Drugi list do Tesaloniczan jest bardzo starym pismem. Właściwie drugim w kolejności z najstarszych chrześcijańskich, zapisanym zaraz po pierwszym liście do Tesaloniczan, być może około roku 50 lub 51, a więc jest świadectwem pierwszego pokolenia chrześcijan, spisanym i odczytywanym do dziś. Posiada wyjątkowy prestiż dla chrześcijan, bowiem ukazuje najświeższą wiarę, spisaną w łonie rodzącego się chrześcijaństwa. I oto już w drugim rozdziale tak trudny temat, temat antychrysta, niegodziwca, syna zatracenia. Ten niepokojący fragment brzmi w Biblii Jakuba Wójka w następujący sposób. A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia do Niego, abyście się nieprędko unosili od rozumu waszego, ani byli ustraszeni, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, jakoby od nas posłany, jakoby nadchodził dzień pański. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie, jeśli pierwej nie przyjdzie odstąpienie i będzie objawion człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi się nad to wszystko, co zowią Bogiem, albo co chwalą, także usiądzie w Kościele Bożym, ukazując się, jakoby był Bogiem. Nie pamiętacie, iż gdym jeszcze u was był, tom wam powiadał? A teraz wiecie, co zatrzymawa, aby był objawion czasu swego. Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko aby ten, który trzyma teraz, dzierżał, aż odjęt będzie z pośrodku. A tedy objawion będzie on złośnik, którego Pan Jezus zabije duchem ust twoich i zatraci objawieniem przyszcia swego, tego, którego przyszcie jest wedle skuteczności szatańskiej z wszelaką mocą i znaki i cudami kłamliwymi i z wszelkim zwiedzeniem nieprawości w tych, którzy giną. Przeto, iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Dlatego pośle im Bóg skuteczność oszukania, aby wierzyli kłamstwu, iżby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość. Przyzwolili na nieprawość. Ten finisz fragmentu tłumaczy stan Kościoła, w jakim w tej chwili się znajduje. Przyzwolili. Czasownik eudokeo w tym miejscu może właśnie być odpowiedzialny za takie tłumaczenie. Zgodzić się na coś z chęcią, a nawet przychylnie odnieść się do czegoś, nawet z zachwalaniem, do zwiedzenia. Oczywiście zakłamując siebie samego, że nie jest jeszcze tak źle, a nawet wszystko jest wspaniale, gdy tymczasem nieprawość ich zwiodła. Dlaczego zwiodła? Sytuacja jest bardzo podobna do stanu rodziny dysfunkcyjnej, w której na przykład ojciec uchodzący w mniemaniu sąsiadów za człowieka świętego jest alkoholikiem albo tyranem i terroryzuje rodzinę, używa przemocy i jego działanie jest skrajnie nieludzkie i tak zakłamane, tak drastyczne, iż pozostali członkowie rodziny mówią sobie: nie, to niemożliwe, to się naprawdę nie dzieje. Jutro wstaniemy i będzie pięknie. Tato będzie dobry i idealny. Jutro będzie lepiej. To niemożliwe, tego naprawdę nie ma. I tak dziś różni poważni ludzie mówią sobie: antychryst? Nie, na pewno nie teraz, to na pewno za 100 lat, może kiedyś tam, na pewno nie teraz, jutro się tym zajmę, teraz nie, są ważniejsze tematy, nie jakiś mityczny antychryst. Nie, nie wierzę, to się nie dzieje, tego nie ma, jutro będzie dobrze. Jest takie zjawisko w psychologii zwane prokrastynacją, czyli chorobliwa tendencja do nieskończonego przekładania pewnych czynności albo decyzji na później. Prokrastynator ciągle odkłada decyzję albo pracę, które ma wykonać, łudząc się, że jeszcze jest czas, jeszcze nie jest źle, jeszcze nie ma egzaminu. I podobnie jest w Kościele. Specjalnie większość z nas nie zauważa skrajnego stanu patologii i czyni to właśnie dlatego, by samych siebie okłamać. Poważna większość jest sparaliżowana formatem patologii człowieka, którego nazywa się Ojcem Świętym, choć wcale nim nie jest.
Oto w czasopiśmie egzorcysta możemy się dowiedzieć, że kontakt z okultyzmem może być przyczyną opętania. I widzę Jorge Bergoglio, jak z kardynałami klęczy wobec szamanki, która odprawia okultystyczne rytuały w ogrodach watykańskich. Ale cóż, większość nie kojarzy tych dwóch faktów. Nie widzą. Przypominają dzieciaki w rodzinie z problemem alkoholowym i nie mówią głośno o tym problemie. Nie odczuwają i niestety nie ufają już nikomu. Dzieci z rodzin, gdzie króluje alkohol albo przemoc, mają odczucie paraliżującego wstydu i hamuje ich niedowierzanie, że to się naprawdę nie dzieje. Dlatego nie mówią o tym nikomu. Nie mówią głośno, nie mówią w rodzinie, nie mówią nawet sami sobie. Udają, że wszystko jest idealnie. Nie mówi się przecież źle o ojcu, zwłaszcza o Ojcu Świętym. Można mówić, że ma złych doradców, albo że jest nierozumiany. W większości towarzyszy wstyd, lęk i zwodnicza nadzieja, że jutro ten człowiek okaże się świętym ojcem, ale tak nie jest, nie będzie. Nie zagłębiamy się więc w temat, nie analizujemy go, mało tego, usprawiedliwiamy, bronimy, co najwyżej dyskutujemy, balansując na granicy aluzji i broń Boże nie przekraczamy nazywania rzeczy po imieniu. Dzieci w rodzinie z przemocą albo z alkoholem same siebie okłamują, że tak nie jest, jak jest. Mam wrażenie, że większość katolików się okłamuje i nie chce przyjąć do wiadomości, że Kościół staje się wspólnotą współuzależnioną od kogoś, kto miał być ojcem i to świętym ojcem, ale nim nie jest, ani ojcem, ani świętym, nie jest nawet papieżem. Mechanizmy obronne to ludzkie strategie psychiki, które mają za cel chronić nas przed doświadczeniami, które przerastają nas, wobec których nie wiemy, jaką zająć pozycję i radzimy sobie w ten sposób. Udajemy, że tych doświadczeń nie ma, albo że jest cudownie. Niektóre osoby konsekrowane wyraźnie przejawiają przy tym oznaki syndromu sztokholmskiego. Ale weźmy takie wyparcie, czyli zepchnięcie w głębi, gdzieś tam w głębie podświadomości i zapomnienia tego, co jest dla nas nie mieszczące się w granicach wytrzymałości. Gdy zderzamy się z czymś traumatycznym, szalonym, niewiarygodnym, totalną perfidią, to w pierwszych odruchach doświadczamy niedowierzania. Nie wierzymy w to, co widzimy. Zaprzeczamy, włączając całą inteligencję, by sobie wytłumaczyć to, co jest nie do usprawiedliwienia. Jest to trudne. I następuje ucieczka świadomości od traumy, odcina się od tego wszystkiego. No po prostu dysocjuje się. Na tej zasadzie człowiek, który widzi, że jest okradany w pociągu z portfela, może udawać, że śpi i wmawia sobie, że to sen, a nie naprawdę ktoś go okrada. Albo w salonie sprzedaży modnych urządzeń elektronicznych ulegamy słownej manipulacji sprzedającego i dajemy się wykorzystywać finansowo, ponieważ on się uśmiecha, zachwala, czaruje i choć widzimy, że jesteśmy wyzyskani, dajemy się nabrać, by nie zepsuć świetnego klimatu rozmowy. Ale w rodzinie z tatą, który jest tyranem i też na przykład uzależnionym od alkoholu, będziemy gotowi go usprawiedliwiać, tłumaczyć, bronić, nawet kreować tatę na bohatera, którego nikt nie rozumie, który jest męczennikiem, wymyślamy mity, którego mają wytłumaczyć, ba, nawet dorysować mu aureole. Nazywać inaczej rzeczy, które wcale tak się nie mają. Istnieje też taki mechanizm zwany racjonalizacja. To znaczy sprawianie wrażenia, on sprawia wrażenie logicznych interpretacji, ale złych zjawisk, wydarzeń czy jakichś decyzji, nawet bardzo bolesnych. Wtedy człowiek perswaduje sobie, że te wszystkie środki, te wszystkie wydarzenia zmierzają do jakiegoś wyższego dobra, choćby obrony klimatu, jedności całej ludzkości, rewolucji liturgicznej albo walki z tradycjonalistycznym sztywnieniem, a może cierpieniem kapłanów, którzy porzucili celibat i teraz żywliwie tęsknią do funkcji kapłańskich, albo miłością cudzołożników, która miałaby niby pochodzić z samego serca Ducha Świętego, co to niepokalaną dziewicę nawiedził. Nadużywamy też eufemizmów. Na przykład czyjąś nienawiść do tradycji i kapłaństwa nazywamy gorliwością o postęp, albo czyjeś lekceważenie Najświętszego Sakramentu nazwiemy oryginalnością liturgiczną. Nadużywanie sformułowań budzących szacunek, na przykład sformułowanie
viri probati brzmi szacownie, ale w rzeczywistości chodzi o zamach na celibat. Podobnie uzależniony od przemocy czy alkoholu może mówić o swojej skłonności rationalis estimatio absoluta fieri nequit. Racjonalna ocena nie jest tu możliwa. Brzmi to bardzo naukowo, nawet szacownie. Łacina jeszcze daje autorytet, stąd może tyle dokumentów ostatnio papieskich ma tytuły łacińskie. Zdarzają się również porównania. Porównywanie czyichś fatalnych decyzji z jeszcze gorszymi czynami innych ludzi, by pomniejszyć znaczenie postępków pierwszego sprawcy. Jeśli na przykład Bergoglio wspomina żartem, jak fatalne decyzje podejmował Jan Paweł II, to jego własne nie wydają się tak fatalne. Ależ to prawda? I wreszcie rozmycie odpowiedzialności. Na przykład gdyby tak się okazało, że to Franciszek namówił kardynała Marksa do zniszczenia reliktów moralności katolickich w Niemczech, a potem odgrywał rolę zmuszonego do ustępstw dla utrzymania jedności Kościoła, to byłoby to właśnie takim rozmyciem odpowiedzialności. Zresztą większość katolików i duchownych nadużywa podobnych manipulacji i używa przemieszczenia odpowiedzialności, tłumacząc ten zabieg posłuszeństwem. Uzasadnia złe czyny jako dopuszczone, ponieważ wyższy autorytet tak zadecydował. Oczywiście globalnie w naszym poranionym, jak w czasie ukrzyżowania, ciele Chrystusa, czyli w Kościele, wypieramy konsekwencje choćby ostatnich dokumentów watykańskich, począwszy od Amoris Laetitia aż po Synod Amazoński, powszechne ignorowanie konsekwencji, zminimalizowanie ich do tematów służących co najwyżej do dyskusji i sondaży albo strasznych niepokojów. I jeszcze się będzie obwiniać ofiary tej apostazji, czyli wiernych katolików, o to, że byli prowokatorami i to wszystko przez nich. Niepokoje oczywiście w tym tekście z listu do Tesaloniczan, który zacytowałem z takiej archaicznej wersji, cel owego dopustu Boga, który zweryfikuje wiernych w posłuszeństwie Jemu, pozwalając, aby syn zatracenia, czyli po prostu antychryst, zasiadł gdzie? W Kościele Bożym i zmanipulował większość do tak zwanego posłuszeństwa Jemu w imię Boga. Święty Hilary pisał, że skoro tytuł syn zatracenia użyty przez świętego Pawła w odniesieniu do antychrysta, Jezus użył również w odniesieniu do Judasza, to możemy podejrzewać, że antychryst będzie podobnie jak Judasz biskupem apostatą. Tylko którym z tych biskupów? A nawet święty Bernard i inni ośmielili się przewidywać, że jedynym sposobem, w jaki antychryst mógłby zwieść, jeśli to możliwe nawet wybranych, to gdyby antychryst stał się papieżem. Czy mamy wierzyć w słowa, które wywołały tyle kontrowersji, słowa z 1846 roku, bo według Melanii Calvat Matka Boża przepowiedziała w La Salette, że Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta. Wszyscy zakłamani będą się usprawiedliwiać, że trzeba być posłusznym władzy. Wszyscy szczerze wierzący nie dadzą się zwieść pozorami i stawią opór atrapie Chrystusa, czyli antychrystusowi. Pozorni chrześcijanie ulegną pozorom, oryginalnie wierzący będą szukać oryginału. To proste. Carlo Maria Vigano swego czasu powiedział: nieposłusznymi są ci, którzy dopuszczają zmianę lub odejście od odwiecznej tradycji Kościoła. A ja dodam, a nie ci, którzy nie chcą być posłuszni tym, którzy nie chcą być posłuszni oryginalnej tradycji Kościoła i objawieniu. Jakiś czas temu w Skierniewicach pojawił się oszust, który chodził w przebraniu księdza od domu do domu i udało mu się wyłudzić nawet jakieś niewielkie pieniądze. Inny, przebrany za hasyda, przechadzał się w jarmułce, zapuścił brodę i pejsy. Pozory mylą i mylą przede wszystkim tych, którzy chcą, by ich zmylono, bo sami żyją w fikcjach. Oszuści udają weteranów z Afganistanu, zakonnice, księży, nawet biskupów, prokuratorów, policjantów. Pewien 40-latek udawał nauczyciela w technikum. Dostał angaż, pracował tam aż 10 lat. Przedstawił fałszywy dyplom,
który kupił sobie za pieniądze wygrane w ruletkę. Przez 10 lat zasiadał za biurkiem nauczyciela i w radzie pedagogicznej. Mieliśmy też głośną sprawę z podróbką księdza, który przez wiele lat odprawiał msze święte, spowiadał w konfesjonałach, zgarniał kwesty po kolędzie. W jednej z parafii niedaleko Grójca na nieistniejące sanktuarium maryjne w Doniecku. Nawet udało mu się zwieść kardynała Dziwisza, z którym się pięknie sfotografował. Jest ich mnóstwo, więc społeczeństwo jest wrażliwe na nich, ale okazuje się, że przekręt nad przekręty to zasiąść w Kościele Bożym i udawać, że się ma Ducha Świętego. Na to nawet większość chce się nabrać, jak to wyczytujemy z tłumaczenia Jakuba Wójka. Byleby tylko nie wyszły nasze kłamstwa na wierzch. To niech sobie kłamca rządzi, udając prawdziwego namaszczeńca. Podobni szukają podobnego, dlatego Bóg pośle im skuteczność oszukania, aby wierzyli kłamstwu i żeby byli wszyscy osądzeni, którzy nie żyli prawdą, ale popierali nieprawość. Działanie oszusta nad oszustami, czyli antychrysta, powstrzymuje jeszcze katechon, Duch Święty, działający przez głosicieli autentycznej Ewangelii, oryginalnego przesłania Chrystusa. Ów katechon powstrzymuje antychrysta, a ten tworzy podróbki, pozorną Ewangelię, bo jest zwodzicielem. Mamy więc zapowiedź w ostatecznych czasach intensyfikacji i spiączenia się dwóch sił, mocy Ducha Świętego i agonii Ducha Zwodzenia. Powstrzymywanie szatana dokonuje się poprzez przekonywanie świata o grzechu oraz poprzez umacnianie Kościoła w odwoływaniu się do niezmiennej doktryny, unikając jakichkolwiek zmian paradygmatów chrześcijaństwa. W końcowym etapie czasów antychryst zasiądzie w świątyni Bożej. O jakie miejsce tu chodzi, skoro Jakub Wujek przetłumaczył to wyrażenie w Kościele Bożym? Ten niegodziwiec posunie się w swym bezczelnym zwodzeniu aż do deklarowania, że to on sam jest Bogiem, zapewne w tym znaczeniu, że będzie usiłował utożsamić się z Duchem Świętym, że on najlepiej wie, co Duch Święty chce zrobić z Kościołem. Dając wszystkim do zrozumienia, że jest nawet wcieleniem bóstwa namaszczeniem, ale którego Pan Jezus zabije, jak mówi Paweł w liście do Tesaloniczan, zabije tchnieniem ust swoich i unieważni lśnieniem swego nadejścia. Tak sobie myślę na marginesie, że John Lennon też by się znalazł na liście kandydatów do takiego losu. Sam o sobie mówił w pewnym wywiadzie: prawdopodobnie zostanę zdmuchnięty przez jakiegoś pomyleńca. I stało się. Jeden z najsłynniejszych utworów Lennona był, jak pamiętam, Imagine, czyli marzenie. Zresztą ulubiony utwór Jorge Bergoglia. Skoro śpiewano mu to na stadionie, na przykład Martina Stossel, jeszcze raz mu śpiewały to dzieci na 81. urodziny, zapewne bardzo ulubiony utwór Johna Lennona. To charakterystyczne dla ducha zwodzenia, że obsesyjnie będzie powracał do tematu marzeń, odwodząc od obietnic Boga. Marzenia, marzenia, musicie marzyć, musimy marzyć, byleby tylko zapomnieć o obietnicach Boga. Może przypomnijmy sobie ten tekst Imagine Lennona. Tak to brzmiało w jakimś tłumaczeniu. Wyobraź sobie, nie ma piekła pod nami. Nad nami tylko niebo. Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących po dziś dzień. Wyobraź sobie, że nie ma krajów. Skąd my to znamy? Nie jest to trudne. Nie ma powodu do zabijania lub poświęcania życia. I religii też nie ma. Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących w pokoju. Jakbym słyszał przemówienia Bergoglio. Skąd my to znamy, przesłanie? Podobno grecki bożek Hermes, amator noszenia kapaluszy, zsyłał przed śmiercią ludziom senne marzenia. Marzenia, nie ma granic dla imigrantów, nie ma różnych religii, wszyscy zmierzamy do nieba, pokój na ziemi, no i oczywiście nie ma piekła. No, nie czcimy jeszcze Johna Lennona jako świętego,
Choć pewien hierarcha uważa, że wśród imigrantów na pewno jest jakiś święty Franciszek, tylko go jeszcze nie znamy. A wracając do proroctwa Pawła zapisanego w liście do Tesaloniczan, nawet powierzchowna lektura tego tekstu wskazuje, że Antychryst będzie otrzymywał hołd w Kościele. Czy to się dzieje dzisiaj? Czy można powiedzieć, że to się dzieje na nabożeństwach? Bo cóż można powiedzieć o nabożeństwach międzywyznaniowych? O figurach bożków w katedrach francuskich czy angielskich, czy też o tych baletach w katedrach niemieckich, albo nabożeństwach Shinto w Santiago de Compostela, albo może i o tych bożkach, które w ogrodach watykańskich skłoniły Jorge Bergoglio do klęczenia. Oto biskup Derek Fernandez, którego papież Franciszek, nazwijmy go tak, mianował biskupem Belgaum, został sfotografowany w obraźliwym stroju 29 sierpnia 2019 roku podczas wizyty duszpasterskiej w kościele w Deschnur, 28 km od Belagavi w stanie Karnataka w Indiach. Biskup Fernandez odprawiał mszę świętą z hinduskimi swami, czyli świętymi ludźmi, i zbezcześcił święty sakrament. Jednak najbardziej szokujące jest to, że tabernakulum, w którym znajduje się prawdziwa obecność ciała i krwi naszego Pana, miało tam postać, kształt Shivalinga. Co to jest Shivalinga? Jest to forma symbolizująca fallusa, boga płodności i zniszczenia, Shivy, umieszczonego w żeńskich narządach płciowych jego małżonki Parvati. Tabernakulum? Ależ tak. Trudno mówić o szczegółach bez obrazy słuchaczy, chcąc wytłumaczyć, o jakie mity hinduskie tu chodzi, jak to relacjonuje Church Militant. Albo co powiemy o pomrukach buddyjskich mnichów w klasztorach katolickich, albo o odczytywaniu Koranu w kościołach. Albo też 5 sierpnia 2019 roku, jak podaje to do wiadomości LifeSite News, pojawiło się wideo robiące karierę w mediach społecznościowych, które pokazuje dwóch skąpo odzianych mężczyzn wykonujących taniec homoerotyczny w szacownym sanktuarium kościoła świętego Piotra Apostoła w Montrealu. Czyżby nowa propozycja służby liturgicznej? Może trzeba będzie jeszcze zaprosić jakieś chóry do mantry hinduskiej, om i mantry Gayatri z Wedy, może tancerzy, którzy będą wykonywali jakieś skomplikowane figury, jednoznacznie się kojarzące. Otóż ci tancerze w Montrealu wykonywali swoje dziwne układy cielesne przy akompaniamencie adaptacji piosenki Hallelujah Leonarda Cohena, którą wykonywał Jeff Buckley. A trzeba wiedzieć, że Buckley, komentując swoją wersję Hallelujah dla tego holenderskiego magazynu Or, nazwał je Alleluja orgazmu. No proszę. I to w kościele. Albo w jaki sposób odczytać homoerotyczny mural zamówiony przez arcybiskupa Palię dla jego katedry, przedstawiający obściskujących się obnażonych mężczyzn. Jednak zamiast żałować za to wszystko, arcybiskup Palia chwali się tym muralem, a papież Franciszek nagrodził go awansem watykańskim. A pamiętamy, Palia ostatnio nadzorował zniszczenie Instytutu Jana Pawła II w Rzymie, które George Weigel porównał do złupienia Rzymu przez wandali. Cóż będzie po jezuitach, którzy stali się wegetarianami, dominikanach, mistrzach jogi albo po franciszkanach głoszących rekolekcje ekologiczne dla ułatwienia zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaleceniami ONZ? A może to nie jest zrównoważony rozwój agendy 2030, tylko niezrównoważony niedorozwój agendy antychrysta? Co będzie po żeńskich zgromadzeniach w nowej fali, które będą rozpowszechniać jogę i reiki oraz pracować jako agentki w programach społecznych, roznosząc pigułki antykoncepcyjne w ramach akcji Mniej CO2? Żeńskie zgromadzenia zaczynają nową falę. Najpierw jednak rozda im się tablety i podłączy im się internet do wszystkich cel, zwłaszcza wśród klauzurowych, by słowo klauzura stało się po jakimś czasie tabliczką w gablotce muzealnej. I do czego to zmierza? Te wszystkie wspólne nabożeństwa ekumeniczne, w których zebrani wierni doznają pomieszania co do przedmiotu swojej wiary. Co tu powiedzieć jednak o spotkaniu tzw. Wysokiego Komitetu do spraw wprowadzenia deklaracji z Abu Zabi,
które miało miejsce w Casa Santa Marta 11 września. No interesująca data, zważywszy na rocznicę uderzenia samolotów pilotowanych przez islamistów w wieżowce w Nowym Jorku. Franciszek serdecznie przywitał członków komitetu, twórców braterstwa i wręczył im kopię dokumentu braterstwa ludzkości z Abu Zabi. Komitet ma wystąpić do ONZ z petycją o ustalenie w lutym dorocznego dnia braterstwa ludzkości. Będzie zapewne im towarzyszył świst samolotów odrzutowych. Członków komitetu jest 7. Na razie reprezentują tylko Watykan i instytucje muzułmańskie, ale inicjatywa jest otwarta na przedstawicieli innych wyznań. Biskup szwajcarski, pomocniczy biskup Hur, Marian Eleganti, zaakcentował w swojej wypowiedzi, że Bóg nie może się sam sprzeciwiać sobie, jak sugeruje deklaracja, i nie może chcieć wielości religii, które są sprzeczne ze sobą i objawiać się jednocześnie jako jedyny w Trójcy i jednocześnie jako jedyny bez Trójcy, albo jako plejada bogów, albo jako pusta idea, albo jeszcze nie wiadomo jak. Synkretyzm był zawsze niebezpieczniejszym złem niż samo prześladowanie, gdyż zacierał granice między oddawaniem czci Bogu a demonom. Na tym samym polegało ustawienie tak zwanej ohydy spustoszenia w świątyni jerozolimskiej przez Antiocha Epifanesa w miejscu świętym dla Żydów, bo tam ustawiono posąg boga greckiego Zeusa, by lud Boży nie tylko tracił tożsamość, ale też by bezcześcił święte przymierze z Bogiem. W 167 roku przed Chrystusem Antioch IV Epifanes dynastii Seleucydów postanowił przymusowo schellenizować Żydów i zastąpić żydowskie prawo oparte na mojżeszowej torze greckimi prawami dążącymi do rozwoju zrównoważonego, a w rzeczywistości do zatarcia wszelkich różnic podporządkowania wszystkich władzy Antiocha. Antioch zakazał obrzezania, święcenia szabatów, obchodzenia wszystkich świąt żydowskich. Nastąpiła kulturowa i religijna kontaminacja. Zwoje tory były natychmiast palone. Na ołtarzu w świątyni jerozolimskiej zabito w ofierze świnie. Posąg ten podziałał jak iskra, co doprowadziło do katastrofy prześladowania i wojny. Posąg Zeusa. Pośród Żydów znaleźli się jacyś hioi paranomai, synowie wiarołomni, którzy posiadając spore wpływy ze względu na swoją pozycję w kaście kapłańskiej, a w arystokracji, zaczęli wprowadzać projekty określone mianem zawarcia przymierza z narodami pogańskimi. Coś jakby szkic do Abu Zabi. Wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, hioi paranomoi, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś z pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy, udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. Tak to komentuje pierwsza księga machabejska w pierwszym rozdziale. Groźną uwagę na ten temat poczynił wcześniej, o wiele wcześniej, Izajasz. Zaiste, odrzuciłeś twój dom, dom Jakuba, odrzuciłeś swój lud, bo pełen jest wróżbitów i wieszczków jak Filistyni. Na zgodę uderza w ręce cudzoziemców. Kraj jego pełen jest srebra i złota, a skarby jego są niezliczone. Kraj jego pełen jest bożyszczy. Oni wielbią dzieło rąk swoich, które wykonały ich palce. Poniżył się człowiek, upodlił śmiertelny. Nie przebaczaj im. Drugi rozdział Izajasza. To nie przebaczaj im jest modlitwą proroka Izajasza skierowaną do Boga za co? Za wymieszanie Izraela z narodami bałwochwalczymi. I dziś widzimy, jak w całej Europie, ba na całym globie, propaguje się tak zwane braterstwo i zrównuje się wszystkie religie, mieszając w imię zniesienia granic, promocji imigracji, wmawiając nam, że nieważne jak się wierzy i w co, bo i tak wszyscy zmierzamy tego samego Boga, różnie go nazywając, bo jesteśmy braćmi jednego Boga. Ale jak to często mawiałem,
Kowalski i Kowalewski to nie są bracia. Podobne nazwisko to nie to samo nazwisko. Nie można pominąć w tym miejscu faktu, że przedstawienie Zeusa na monetach Epifanesa jest niezwykle podobne do postaci króla. Dlaczego? Antioch chciał, by wprowadzono w całym królestwie kult jego osoby, by ludzie patrząc na pieniądze, na wizerunek Zeusa, mogli sobie kojarzyć ten wizerunek z nim samym. Najlepszym przekaźnikiem zamierzonych celów ambicjonalnych zawsze były pieniądze. Ale Zeus to nie Antioch, choć byli na monetach bardzo podobni. Podobnie Antychryst to nie Chrystus, choć dziełem Antychrysta będzie zwiedzenie ludzi i ukazanie się jako zbawcy ludzkości. Oto doczekaliśmy się czasów, w których to, co dzieje się w kościele, w świątyniach, niekoniecznie równoznaczne jest z objawieniem się Boga. Coraz częściej dochodzi do aktów antychrystusowego zbezczeszczenia. Ale świnia na ołtarzu, jak za czasów Antiocha, nie staje się barankiem Bożym. Czy wiecie, że w Polsce jest 5 miejscowości o nazwie Ameryka? Jednak jest różnica między Ameryką, wsią, która leży 3 km od Olsztynka, a Ameryką, która leży między Atlantykiem a Pacyfikiem, prawda? To nie ta sama Ameryka. I gadanie, że wszyscy wierzymy w jednego Boga i On jest celem dla wszystkich, wcale nie jest fundamentem braterstwa. Bo to mniej więcej tak, jakby się powiedziało, że skoro na tej samej planecie zarówno lwy, jak i antylopy gnu dążą do tego samego celu, wodopoju, na równinie Serengeti, to skoro mają wspólny wodopój, więc powinny podpisać deklarację o braterstwie. Niech sobie podpiszą antylopy i lwy. Nie bądźmy naiwni i infantylni. Nie wszystko złoto, co się świeci, a szaty nie czynią człowieka. Oczywiście, powiem z pewną ironią, w Polsce wszystko jest jak dawniej. Jest święty spokój, nikt nikogo nie może zaniepokoić. Kościół w Polsce jest nieskażony. Nie ma żadnych nadużyć, nie ma żadnych ochyt, nie ma żadnych oszustów. Chodzimy co niedziela do kościołów, co prawda w coraz mniejszej grupie. I wszystko jest jak dawniej. Na pewno nas to nie dotyczy, tym bardziej, że uwagę polskich katolików przekierowano na inne wydarzenia. Tak więc u nas Polonia semper fidelis i temat antychrystusowej działalności nas nie ogarnie. Możemy spać spokojnie, bo w Polsce na pewno antychryst nigdy nie będzie miał żadnych wpływów. Nie przyjedzie tu nawet na wakacje. A nawet gdyby, to podróbki Chrystusa są mile widziane w naszej ojczyźnie. Według rynkowych badań konsumenci z naszego kraju skutecznie rozszczelnili granice, a tak rozszczelnili, granice rynkowe w Polsce i kupują podrobiony towar ze względu na niższe ceny. Łatwy dostęp do towaru i niewielkie potępienie w polskim społeczeństwie takich praktyk sprzyjają temu. Krzysztof Pacławski pisał w swoim artykule, że dostawcy smartfonów na polski rynek stracili w 2016 roku 901 milionów złotych z powodu handlu podróbkami. To jakieś 12, prawie 13% obrotów na całym rynku. Według nowego raportu EUIPO, Europejskiego Urzędu do Spraw Własności Intelektualnej. Polacy uwielbiają podróbki, zarówno smartfonów, jak i wartości duchowych i liderów jakichkolwiek maści, począwszy od polityki, a skończywszy na nowej ewangelizacji. Byleby wyglądało jak prawdziwe. Nie musi być prawdziwe. Według sensacyjnych doniesień medialnych podobno FSB ma realizować utajniony pomysł pod kryptonimem Nowa Wielka Rosja, który między innymi wprowadził sobowtóry, czyli podróbki Putina. Ten szokujący fakt miała potwierdzić nawet żona prezydenta Rosji Ludmiła Putin, która dodała, że jej męża już dawno zamordowano, a zamiast niego wprowadzono na Kreml sobowtórów, którzy realizują scenariusz opracowany przez tajne służby specjalne. No, no, prawda czy nieprawda, pomysł jest wyśmienity jak na tajne służby. Ale popatrzmy znowu na Biblię. Prawdziwy czy nieprawdziwy, ale wygląda na prawdziwego. Tak samo jak pełna natura Boga Ojca objawiona została w Jezusie, bo Jezus mówi przecież do Filipa w 14 rozdziale Ewangelii Jana, kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Tak symulacyjnie natura szatana odzwierciedli się w Antychryście. Lecz święty Jan Damasceński wyjaśniał, że będzie to symulacja wcielenia, a nie wcielenie szatana na sposób wcielenia Syna Bożego.
Bowiem ten święty Jan Damasceński pisał, więc nie diabeł stanie się człowiekiem przez wcielenie jak Pan, bo wzdryga się na to nasza myśl, lecz człowiek zrodzi się z cudzołóstwa i podda się zupełnie działaniu szatana, bo Bóg, znając naprzód okropność jego przyszłych zamierzeń, pozwoli, by diabeł w nim zamieszkał. Tak pisze Jan Damasceński w Wykładzie Wiary Prawdziwej. Podstęp szatana będzie polegał na tym, polega na tym, by prawdę przedstawić jako kłamstwo, a kłamstwo jako prawdę, by zasiąść na szczycie hierarchii jako przedstawiciel Boga, będąc przedstawicielem piekła, a tych, którzy będą wierni Bogu w Chrystusie, zadeklarować jako schizmatyków nieposłusznych Bogu, doprowadzić do schizmy i podziałów w imię jedności, a potem oskarżyć to oto tych, którzy przed tym się wzbraniali. Mała iskra i eksplozja. Na tej samej naszej planecie, na której mieszkamy, czyli na Ziemi, są gazociągi, jest komunikacja kolejowa. Każdy powie, że gazociągi to doprawdy dobrodziejstwo dla tych, którzy ogrzewają swoje domy, lubią się kąpać w ciepłej wodzie i gotować gorące potrawy. Równie dobrze jest wsiąść do ciepłego pociągu, szczególnie na Syberii, i nie męczyć się skupianiem nad pracą silnika samochodu, czy cierpieć drętwienie dłoni podczas trzymania kierownicy. A jednak pewien światły i dobrze życzący chemikom wykładowca z Gdańska Tomasz Pluciński przypomniał, że eksplozja rurociągu gazu ziemnego, która nastąpiła w okolicach Czelabińska w 1989 roku, dokonała się akurat wtedy, gdy dwa pociągi osobowe przewożące około 1200 pasażerów koleją transsyberyjską na jej odcinku między Asza a Ufa mijały się w pobliżu rurociągu. I prawdopodobnie w wyniku wycieku z rurociągu utworzyły się miejsca o znacznym stężeniu gazu. Iskry kół przejeżdżających pociągów były oczywiście źródłem zapłonu. Mała iskra, a taką katastrofę wywołała, że zginęło około 645 osób, a drugie tyle doznało obrażeń. Przeprowadzono śledztwo i ustalono, że kilka lat wcześniej, w 1985 roku, koparka uszkodziła rurociąg. Oczywiście fakt ten zignorowano, co z upływem kilku lat doprowadziło do znacznego rozszczelnienia rurociągu i ostatecznie do katastrofy. Rozszczelnienie niesie za sobą potężne skutki, gdy ma miejsce w sferze duchowej. Skutki również mogą mieć miejsce po kilku latach. Nie mieszajmy iskier z gazem ziemnym, ani chrześcijaństwa z innymi religiami, nie tylko z szamanami z Amazonii czy z islamem. Nie możemy być naiwni i myśleć, że Bóg stracił kontrolę nad światem, albo jeszcze bardziej infantylni i myśleć, że Kościół to korporacja, która zawładnie światem jak banki Rothschildów, albo jeszcze bardziej prymitywni i pomyśleć, że da się zmieszać gaz z iskrami, albo stworzyć wreszcie pokój na ziemi, mieszając duchy z nieba i z otchłani. Ludzkość to nie zupa Haldejna. Popatrzmy na Jezusa. W szczytowym momencie jest opuszczony, zdradzony i ukrzyżowany, a gdy zmartwychwstał, kazał wszystkim zbiec na prowincję, do Galilei. I tam właśnie im się objawił. Na prowincji, na marginesie wielkiego świata, w ukryciu. Tylko tym się ukazywał, którzy z nim byli przed ukrzyżowaniem. Byli jego uczniami autentycznymi, a nie na międzynarodowym festiwalu zorganizowanym na Golgocie przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej i na podłączonych telebimach. O nie, nie ukazywał się całemu ludowi, na pewno nie dygnitarzom. Chrystus na pustyni odrzuca pokusę szatana, któremu obiecuje władzę na całym ludzkim świecie, byleby tylko rzucił się przed nim na kolana. Dziś patrząc na Bergoglio, nie tylko w tych ogrodach watykańskich, myślę sobie, no rzucił się na kolana i to jeszcze przed kim? I rzeczywiście sięga po władzę na całym świecie. ONZ, islam, Rothschildowie, ekonomiści w Asyżu, Pakt Globalnej Edukacji. Bergoglio rzuca się na kolana przed wszystkimi, tylko nie przed Najświętszym Sakramentem i znajduje już swoich naśladowców, synów wiarołomnych. Najpierw wśród kapłanów, adoracja na stojąco, bez klękania. Zaczyna być modna nawet w Polsce. Istnieje pewne proroctwo wydarzenia, obrazu dotyczące Kościoła
jego żywotności oraz skłonności do skamienienia. Otóż w Księdze Wyjścia w 17 rozdziale i w Księdze Liczby w 20 rozdziale, a szczególnie w Księdze Wyjścia, jest taki opis zagadkowego uderzenia kijem pasterskim w skałę, którego dokonał Mojżesz po to, by skała mogła wydobyć z siebie strumienie źródła dającego wzmocnienie i życie ludowi Bożemu. Bez tego uderzenia skała nie dała wody. Była tylko twardą rzeczywistością. Skała to Kościół, Petra, Kefa. Ale petryfikacja to skamienienie, monumentalizacja, zanik łaski i sprowadzenie Kościoła do sformalizowanej instytucji, formy ciężkiego, martwego kamienia. Żeby skała mogła dawać łaskę, jest potrzebne uderzenie, zranienie skały. I tak właśnie uczynił Mojżesz. Woda zaczęła tryskać po uderzeniu. I tak jest z Kościołem. Jeśli nie przyjmuje uderzenia, nie może z siebie dawać łaski, wód życia. I tak było z Chrystusem. Uderzony włócznią, wylał z siebie wodę i krew. Jeśli ktoś tego nie rozumie, będzie unikał krzyża i dążył do tego, do czego popychał szatan Judasza. Do ekonomizacji. Uczynienia z Kościoła instytucji o celach innych niż zbawienie. Ale to petryfikuje Kościół. I oto słyszymy, że Franciszek ogłasza w Asyżu zjazd młodych ekonomistów. I w jego zaproszeniu trudno wyczuć choć krople łaski Boga, raczej zapach banknotów. Zresztą na zjazdy wielkiego biznesu Inclusive Capitalism Initiative też się udawał do Londynu, gdzie był bardzo ciepło witany przez Lady Flynn Forrester de Rothschild. Tymczasem Kościół nie miał podbijać triumfalnie całego świata dla Jezusa, zanim On powróci. Kościół według proroctw od samego początku, od listu do Tesaloniczan, tego drugiego, miał być oszukany, zdradzony i pogrzebany, jak sam Chrystus, uderzony. A ci, którzy przetrwają mimo pogrzebania Kościoła w mogiłach zmarginalizowania, schowają się na prowincji cywilizacji i tylko oni będą się cieszyć oglądaniem Chrystusa najpierw. Jeszcze wrócę do tej laski pasterskiej, tego kija pasterskiego, który uderza Kościół, uderza skałę po to, żeby wylała z siebie źródła wód łaski. To był kij pasterski. Uderzenie pasterza. Uderzenie pasterza takiego jak Kajfasz, ale też uderzenie fałszywego pasterza w Kościół może ożywić ten Kościół. Większość biega za Antychrystem w tym czasie, jak swego czasu, pamiętacie, popularne medialnie leminki. Zwierzęta te, jak możemy się dowiedzieć z książek czy nawet z Wikipedii, żyją w górskich połoninach, ale często migrują, tworząc zwiększone stada wtedy, jak to w tłumie, kupą mości panowie, nikt już nie kontroluje sytuacji. Po prostu ślepy bieg przez łąki, wygony, strumienie, rzeki, nawet wbiegają do morza i byleby przed siebie, byleby czynić tak jak inni. I tak jest dziś w społeczeństwie. Ktoś podaje hasło, wszyscy się zjeżdżają na taki lub inny dzień światowy. Problem w tym, że te sympatyczne zwierzątka nie są w stanie w tłumie ocenić odległości. I gdy przypadkowo wpadną do morza, no to oczywiście wszystkie dzielnie płyną i są posłuszne tłumowi, wołając posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo. Ciągną za liderami, nie umieją ocenić swojej wytrzymałości, ani nie mają wiedzy o celu, ale posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo i ich możliwości kondycyjne zmieniają się, a właściwie nikną po 200-300 metrach i idą na dno. Bywa, że biegają po lodzie i wtedy mają wrażenie, że są na lądzie, ale ląd i lód to zupełnie co innego. Żadne z nich nie przewiduje, że w pewnej chwili lód się załamie, albo stopnieje, albo po prostu skończy. I tragedia. Wobec zagrożeń duchowych jest bardzo podobnie. Bowiem większość nie podejmuje trudu osobistego myślenia, osobistej odpowiedzialności przed Bogiem. Zdaje się na innych. Posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo. Na czyjeś opinie, na czyjeś autorytety, bo napisano, bo powiedziano, bo ktoś tam, gdzieś tam coś powiedział.
No ale przecież możemy mieć sobowtórów Putina. Albo imitację Chrystusa, czyli Antychrysta. Biegnijcie. Biegnijcie i się zwalniajcie z wysiłku myślenia słowem posłuszeństwo. Tak, jesteście posłuszni. Posłuszni aż do dna. Można się dziś pogubić, dlatego każdy dziś musi się postarać o odpowiedzi na najważniejsze pytania. Zaufać można jedynie Jezusowi, co widnieje na każdym obrazie miłosierdzia Bożego. Jezu, ufam Tobie. Tam nie jest napisane ufam wszystkim, którzy na Jezusa się powołują. Bo wielu będzie mówiło Panie, Panie. I wielu przyjdzie w imię Jezusa Chrystusa, ale niewielu wciśnie się przez ciasne drzwi Królestwa Bożego. I to niewielu powinno nas mobilizować do osobistego myślenia, a nie leniwego, lemingowego zawieszenia się na opiniach innych lub na teatralnych maskaradach. Walka duchowa jest w swych konturach zupełnie odległa od naszych wyobrażeń o zwycięstwie, mówię wam. Trzeba właściwie ocenić odległość nadejścia Chrystusa, badając pisma i proroctwa. Jeśli ktoś całe życie się oszukiwał, zwodząc siebie w religijności, no to tej odległości nie oceni, jak ten lemming. Nie potrafi sobie wymierzyć mniej więcej tego czasu, gdzie będzie wreszcie koniec. Jeśli ktoś całe życie się oszukiwał, zwodząc siebie w religijności, to będąc typowym hipokrytą, przegapi na pewno nadejście Chrystusa i zauroczy się na pewno antychrystem, czyli podróbką Jezusa. A podróbki są mile widziane w naszej ojczyźnie. Aby pokonać kłamcę, trzeba być prawdziwym, mimo oskarżeń o kłamstwo. Jezus umierał jako prawda, ale był oskarżony o zwodzenie. Przed Piłatem nawet ostatecznie zamknął usta. Z Piłata, jak to w pewnym przysłowiu, całe serce wychodziło przez usta. Jego lęk, sceptycyzm, niepewność, kunktatorstwo, niezdecydowanie, a usta Jezusa jakby całe zanikły w jego sercu, w przewidujących myślach, nieugiętych pragnieniach. Bo ludzie prawdziwi potrafią mówić nawet milczeniem. A kłamcy, nawet wypowiadając prawdę w celu zwiedzenia, wnoszą w głosy świata mniej niż cisza. Popatrzmy, arcykapłani ustami swymi nazywali Jezusa z grecka planos, czyli zwodziciel. Szatan zagościł w ustach tego, który powoływał się na imię Boga, prawdziwego i wszechmogącego, na ustach Kajfasza. Tam w ustach Kajfasza był szatan. Łatwo pomylić na przykład imiona Kefa i Kajfa. Jakby ktoś nie potrafił odróżnić jednego od drugiego, to niech się trochę zaniepokoi, bo również może nie odróżnić Kefasa od Kajfasza albo Chrystusa od Antychrystusa. Chyba, że mu wszystko jedno, czy pójdzie do nieba, czy z lemingami na dno, nawet nie otwierając ust i chyba, że lubi utwór Lennona, w którym bez przerwy się powtarza, nie ma piekła. Szatan wszedł również w usta Judasza, jak twierdzi pismo. I on też jest zwiastunem Antychrysta, syna zatracenia. No, w licznych fragmentach Biblii występuje schemat zapowiadający konflikt Antychrysta i Chrystusa, który w jakichś kolejnych bohaterach, w kolejnych księgach biblijnych, na przykład w Józefie egipskim, który nic nie mówił, gdy bracia go przekupczyli za 20 srebrników, w Mojżeszu, gdy wymawiał się od powołania i skarżył na swoje zdrętwiałe usta, czy też w Dawidzie, który był oskarżany przez Saula i nie szukając pomocy w swej wymowie, a przecież był wymowny, skoro komponował psalmy, po prostu wyskoczył przez okno i znikł. Albo może w Ezechielu, który milczał wiele miesięcy, zapowiadając zniszczenie Jerozolimy, aż pewien uciekinier doniósł mu o ruinie i dopiero usta otworzył, jak to możemy przeczytać w 24 rozdziale Ezechiela. I wystarczy to wszystko i tych wszystkich bohaterów ze Starego Testamentu porównać z tekstem z Ewangelii Mateusza z 26 rozdziału. Jak to czytamy, wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał.
A najwyższy kapłan rzekł do niego: poprzysięgam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili: prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? No nie śmiem się porównywać do Jezusa, ale też się śmiano ze mnie: niech przestanie prorokować. Tak mówili o mnie. Ale to jest taki ciekawy moment w tym fragmencie Ewangelii, kiedy Jezus milczy, Kajfasz go zmusza do mówienia, wreszcie Jezus przemawia, powiedział, kim jest, i Kajfasz, przecież autorytet, szczyt hierarchii duchowej u Żydów, powiedział, że zbluźnił, ale jeszcze się pyta innych: no jak wam się zdaje? No niby zmuszający innych do posłuszeństwa, a sam niepewny tego, co mówi. Synodalność, można by powiedzieć. Najwyższy hierarcha, kto by się spodziewał, nakazuje Chrystusowi pod przysięgą mówić, czy uważa się za Syna Boga. I otrzymuje odpowiedź, ale poza nią Jezus milczy. Dobrze wie, że cokolwiek powie, i tak zostanie to zmanipulowane, bałamutnie zreinterpretowane, wypaczone, zredefiniowane, dlatego że oni sami zostali zwiedzeni swoimi motywacjami, oszukali samych siebie. Niezwykle niebezpieczna sytuacja powstaje, gdy człowiek używa swojej inteligencji tylko po to, by znaleźć zracjonalizowane argumenty na poparcie swoich uprzedzeń albo ambicji. Podobne konturowo wydarzenie miało miejsce za rządów króla Achaba, który sprzymierzył się z królem Jozafatem i chciał za wszelką cenę udać się na wojnę, by odbić czy zdobyć miasto Ramot. To było jego ambicją. On już sobie postanowił, co miał uczynić, ale pro forma zwołał proroków na jakiś synod i słuchał ich proroc. Oczywiście każdy prorok był political correctness i zupełnie jak dziś te szkoły proroków mnożą się jak przy grypie w jamie ustnej bakterie patogenne, na przykład streptokokus. Było ich tam mnóstwo, kilkuset tych proroków. Otóż po wysłuchaniu wszystkich proroków, było ich wiele, jak powiedziałem, król Jozafat, niepewny tych wszystkich proroc, bo widział, że one są wszystkie takie same, poprosił Achaba, by sprowadził jeszcze jakiegoś proroka Boga jedynego. No bo ci wszyscy byli prorokami, ale urzędowymi. Tacy idiotyczni kaznodzieje. A jak ktoś pracuje w systemie i dostaje z tego powodu profity, to raczej mało jest wiarygodny. Achab posłuchał jednak Jozafata i wysłał gońca, a ten, gdy przybył do przegnanego uprzednio proroka Michaasza, syna Imli, przekazał mu instrukcję: masz mówić tak, by król był zadowolony. Też słyszałem takie uwagi. Michaasz oczywiście potaknął głową i poszedł. A gdy przyszedł, stanął pomiędzy tymi prorokami, przed Achabem i Jehoszafatem, i z ironią w głosie, wyraźnie kpiący sposób, wypowiedział, że na pewno Achab zdobędzie Ramot. Tak, tak, idź, zdobędziesz. No ale wszyscy zrozumieli po intonacji, że Michaasz zupełnie co innego ma na myśli. Bo nie tylko deklaracje się liczą, ale i intencje. Do prawdziwości wypowiedzi należy też motywacja, a nawet intonacja. Achab, usłyszawszy kpiącego Michaasza, zaczął go oskarżać, że nie ma pozytywnego myślenia, że ma złe intencje, że sieje defetyzm, że jest złośliwy, po prostu wyprojektował na niego to, co sam tłumił, wypierał w głębi duszy. Miał wobec niego uprzedzenie. Oto cała teologia antychrystusowa. Motywacje ambicjonalne i pełne uprzedzeń. Wtedy Michaasz już nie powstrzymywał się, nie milczał, tylko powiedział prawdę. Opowiedział, jaką miał naprawdę wizję.
z charyzmatycznym kunsztem wygłosił, jak to przed tronem Boga stanęły zastępy aniołów i Bóg szukał wśród nich tego, który zwiedzie Achaba. Skoro Achab zwodził Boga, to Bóg postanowił zwieść Achaba. Skoro większość wierzących oszukuje Boga, to Bóg też pokaże im oszusta na tronie, który ich zwiedzie. I nagle stanął przed tronem Wszechmogącego jeden z aniołów, jak mówi pierwsza księga królewska, wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków. Bóg wówczas rzekł, możesz zwieść, to ci się uda, idź i tak czyń. Zadziwiająca wola Boga. Dał więc Pan teraz ducha kłamstwa w ustach tych wszystkich twoich proroków, powiedział Micheasz. A na ciebie, i tu Micheasz wskazał palcem zapewne na Achaba, Pan ma zesłać nieszczęście. I wtedy jeden z tych urzędowych proroków, może nawet popularny ówczesny youtuber, Sedecjasz syn Kenaany, podszedł i uderzył Micheasza w policzek, mówiąc, którędyż to duch pański odszedł ode mnie, aby mówić z tobą? Zobaczcie, zbieżność jest tutaj z procesem Jezusa. On też był policzkowany. A Micheasz, wypoliczkowany, odrzekł, oto ty sam zobaczysz tego dnia, kiedy będziesz przechodził z ukrycia w ukryciu, aby się schować. Król izraelski zaś rozkazał, weźcie Micheasza, każ go zaprowadzić do Amona, dowódcy miasta i do syna królewskiego Joasza i powiedz, tak rzekł król, wtrąćcie go do więzienia i żywcie go chlebem i wodą, jak najskąpiej, aż do mego powrotu w pokoju. Tę scenę możemy przeczytać w pierwszej księdze królewskiej, 22 rozdziale. Jest jak zarys procesu Jezusa. A może nawet szkic do tego, co teraz się dzieje. Jakiż posłuszny systemowi był ten Sedecjasz syn Kenaany. Lizus, udający odwagę przed bezbronnym prorokiem. Michał, syn Imli, był policzkowany za prawdę w ustach. I Jezus był policzkowany po ustach za słowa prawdy w swych ustach, gdy powiedział, że jest synem Boga. Jeszcze spójrzmy na ten tekst. Ale jakby z innej strony, mając go w pamięci, to ten tekst z pierwszej księgi królewskiej z 22 rozdziału i porównajmy go z fragmentem z Ewangelii Jana. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział, ja przemawiałem jawnie przed światem, uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie gromadzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oni to wiedzą, co powiedziałem. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jakże posłuszny, posłuszny, posłuszny Leming. Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego, czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc, nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł, czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Jan, 18 rozdział. Sługa arcykapłana powiedział policzkując Jezusa, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jakiż posłuszny sługa, szczyt służalczego posłuszeństwa i czołobitność, wręcz psie posłuszeństwo. Piotr także może się wyprzeć Jezusa, szczególnie i powiedzieć, nie jestem, po prostu nie jestem sobą, albo w ogóle mnie nie ma bez Chrystusa. Co to za proroctwo? Piotr bez Jezusa? Do jakich czasów to się odnosi? Usta są ważne, bo w nich albo są słowa wyrażające wolę Boga, albo słowa wyrażające wolę ducha ciemności. W słowach jest albo życie, albo zaprzeczenie tożsamości, a nawet życie. Trzeba patrzeć w motywację tych, którzy do nas przemawiają, a nie tylko w samą treść.
Nie każdy, kto mówi ustami Panie, Panie, wejdzie do królestwa i nie każdy, kto ustami przyjmuje komunię, wejdzie do królestwa, bo i są tacy, którzy w świętokradczy sposób przyjmują komunię i nic to im nie pomoże, że na fotografiach albo w oczach współuczestników mszy świętej wyglądają na pobożnych. To jest szczyt zwodzenia. Gdy widzimy, jak ktoś idzie do komunii i w jego ustach jest jeszcze imię Jezus Chrystus, ale w duszy ma grzech. Bill Clinton i Barack Obama też przysięgali na Biblię, gdy byli zaprzysięgani na prezydentów USA. A kilka lat temu było głośno o politykach, którzy przyjmowali ciało pańskie w komunii, choć było ono znieważane w ich ustach ze względu na ich proaborcyjne poglądy. Usta, które nie wyznają prawdy swych win na spowiedzi, nie są godne spożywania ciała pańskiego. Tymi samymi ustami skazywali ciała dzieci na śmierć i tymi samymi ustami spożywali ciało Chrystusa zabitego na krzyżu. Jak podawała swego czasu strona LifeSite News, chyba w 2017 roku, w sierpniu, amerykański kardynał Chicago Blaise Kupisz, mianowany przez papieża, no powiedzmy papieża Franciszka, wydał skandaliczne oświadczenie, że ktoś może być wielkim naśladowcą Jezusa Chrystusa, nie mając w sobie systemu wiary, czyli po prostu w ogóle nie należąc nawet do Kościoła, albo nie mając w sobie przekonań zgodnych z doktryną katolicką. Ale wszak tenże kardynał Kupisz pozwalał na komunię świętą dla proaborcyjnych polityków, zwykłych cudzołożników, aktywnych homoseksualistów, motywując to dojrzałą duchowością, w której chrześcijanie używają wolności sumienia, aby rozeznać prawdę, rozeznać. Imagine. John Lennon, zapytany w programie Face the Nation, czy dałby komunię proaborcyjnym politykom, arcybiskup powiedział, że ma nadzieję, że łaska, która przychodzi do ludzi z Eucharystii, kiedyś doprowadzi ich do prawdy. Pomimo faktu, że kilka lat wcześniej, za poprzedniego pontyfikatu Benedykta XVI, Watykan wielokrotnie wskazywał na konieczność odmowy komunii świętej w takich okolicznościach, powołując się na pismo i prawo kanoniczne, to przecież tenże kardynał Waszyngtonu, McCarrick, nie wyjawił biskupom stanowiska Watykanu w tej sprawie. Znany nam McCarrick. Kardynał wtedy, Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, jasno przecież przedstawił stanowisko Watykanu biskupom USA w wydanym później dokumencie traktującym o godności osób przyjmujących komunię świętą. Ratzinger podkreślił, że jeśli polityk, który głosowałby za dopuszczalnością aborcji, usiłowałby przyjąć komunię, należy mu kategorycznie odmówić. Kto jest winny śmierci ciała ludzkiego, nie może spożywać ciało pańskie, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Kanon 915 Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdza, do komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Ciekawe, czy Bergoglio zna ten kanon, skoro tak zachęca ludzi żyjących w konkubinatach do komunii świętej. Tylko czy wspomaganie, promowanie albo głosowanie za dopuszczalnością aborcji jest jeszcze ekskomuniką, skoro każdy kapłan może teraz z tego przestępstwa rozgrzeszać, jak na przykład z takiego grzechu jak obżarstwo? Ktoś jednak powie, przecież Judasz był też karmiony w czasie ostatniej wieczerzy, przecież wziął kąsek chleba podany przez Jezusa do ust. A ponieważ sam Chrystus podał mu kawałek chleba z winem, dlatego był postrzegany jako prawy apostoł wśród innych apostołów. Albo to on właśnie może maczał w misie swoją rękę z Jezusem. Miało to wszystko uwiarygodnić go w oczach reszty apostołów. I tak się stało. Rozglądając się po wszystkich, Judasz pyta z uśmiechem na ustach, czy to on zdradzi Jezusa, i obraca w żart potwierdzenie Jezusa. Tym razem ironia jest paniczną obroną kłamstwa. Judasz przyjął chleb, spożył i szybko wybiegł z uczty paschalnej. Była noc. Nawet na zewnątrz nie chciałby ktoś go widział. W Piśmie Świętym, jak wiemy, są dwie osoby, które były opętane nie przez jakiegoś byle jakiego demona, ale przez samego szatana.
i zostały nazwane Ben-Ha-Abaddon. To był Judasz oraz Antychryst. Pierwszy z nich był tym, któremu Jezus dał kąsek chleba umaczany w winie, a drugi, który będzie odpowiedzialny za to, że w ustach wiernych nie będzie ciała Chrystusa, tylko kąsek chleba umaczany w winie. Biskup Ignacy Brjanchaninow, żyjący w XIX wieku, umarł chyba w 1867 roku, święty Kościoła Prawosławnego, po gruntownym wczytaniu się w pisma ojców Kościoła na temat Antychrysta, nakreślił jego profil jako człowieka, który będzie kaznodzieją, mówcą, będzie on sobie rościł prawo do postrzegania go jako odnowiciela właściwej religii i wiedzy o Bogu. Czyli sam będzie uważał się za eksperta. On najlepiej wie, co Duch Święty ma w zamyśle. Przy czym dodał, że ludzie o powierzchownej religijności chrześcijańskiej bardzo łatwo dadzą mu się zwieść. Antychryst będzie odgrywał rolę kogoś niezwykle miłosiernego, emanującego miłością, jednocześnie proponując zorganizowanie w taki sposób systemu zarządzania ludzkością, który zaoferuje dobrobyt, komfort, zdrowie, przyjemność oraz ulgę w sumieniu. Będzie mistrzem teatralności, histrionikiem medialnym, dokonującym nawet rzeczy nie dające się wyjaśnić naturalnymi przyczynami. Będzie obiektem zachwytu ateistów, agnostyków, przedstawicieli innych religii. Jednak będzie budził niepokój u nich, będą bowiem wyczuwać w nim nadnaturalne zło. Osiągnie tak wielką władzę, że wszyscy jego wrogowie będą tępieni, gdyż zostaną nazwani przez niego wrogami dobrobytu ludzkości. Będą prześladowani z powodu jego decyzji. Jego duch, jak powiedział Brjanchaninow, działał już w XIX wieku, mając swoich prekursorów. Oni mu torowali drogę, by jego duch mógł pojawić się w samym centrum chrześcijaństwa, nie budząc żadnego sprzeciwu i by móc paraliżować Kościół od wnętrza. Sam święty Jan, jak twierdził Brjanchaninow, uważa, że Antychryst, który będzie persona finalna działania tego antychrystusowego zebrania, czy ducha, czy fali, będzie miał swoich poprzedników, ale on sam będzie osobą wyjątkową. I oto w pierwszym liście świętego Jana czytamy o Antychryście i o antychrystach. Takie słowa: dzieci, jest już ostatnia godzina. I tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo to teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. A to się stało po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Judasz wyszedł nie tylko z grona apostołów, ale też wyszedł z ostatniej wieczerzy. Skrócił sobie ją, jak tylko mógł. I to jest wola Antychrysta. Sprowadzić Eucharystię tylko do kęsa chleba i łyku wina. Skrócić ją, poskracać, pokaleczyć treść kanonu. Żadnego ciała i żadnej krwi. On nie chce tego tam widzieć. Jan precyzyjnie opisuje zachowanie Judasza podczas wieczerzy nawet, bo Judasz, zwróćmy na to uwagę, wyszedł w nocy i nie wytrwał do końca Paschy. I to opisuje strategię Antychrysta. On skróci Eucharystię, zaciemni jej ważność, doprowadzając do wynaturzeń. Ostatnia wieczerza była rozpoczęta jako żydowskie święto Paschy, ale Jezus nadał jej zupełnie nowy wymiar, konsekrując chleb i wino w swoje ciało i krew. Kościół również będzie zdradzony. Antychryst nie będzie pozwalał na pełne przeżycie Paschy Chrystusa, czyli Eucharystii, w pełnym wymiarze. Będzie ją skracał tak, że będzie tylko symbolicznym posiłkiem, a nie spożywaniem ciała i krwi. Wszak Judasz dostał tylko kęs chleba z winem, bez konsekracji, a nie ciało i krew Jezusa po konsekracji. Eucharystia chleba, ale już nie Eucharystia ciała i krwi Pańskiej. Przypomnijmy sobie słowa z wizji Anny Katarzyny Emmerich. W jaskini poniżej zakrystii jacyś ludzie wyrabiali chleb, ale nic z tego nie wychodziło. Wszystko w tym kościele należało do ziemi i do niej powracało.
Wszystko było martwe, wszystko było dziełem ludzkich umiejętności. Był to kościół najnowszego formatu, kościół będący dziełem ludzkiej pomysłowości, jakby nowy, innowierczy kościół w Rzymie. Wszystko będzie wyglądało podobnie, symulacje, a nie będzie sprawiało wrażenie czegoś sprzeciwiającego się Chrystusowi. Będzie się opierać na ludzkiej pomysłowości. Będzie to kościół pozorny, kościół z ziemi, kościół zamiast kościoła, kościół podobny do kościoła, ale nie będący już prawdziwym kościołem. Pozorny kościół, pozorny Chrystus interesował katolików od samego początku, jak widać choćby po lekturze drugiego listu do Tesaloniczan, listów Jana, czy drugiego listu świętego Piotra, albo listu świętego Judy. W późniejszych wiekach również tak się działo. Tropienia wielu ojców, pisarzy świętych, poszukujących wiedzy na temat Antychrysta doprowadziło do tego, że w średniowieczu całe te wszystkie poszukiwania zostały włączone do takiego niewielkiego traktatu napisanego gdzieś w X wieku, czyli w bardzo mrocznych czasach historii Kościoła, Seculum Obscurum, czyli taki wiek ciemności, gdzieś około roku 954, czyli jeszcze przed chrztem Polski. Pewien mnich z Lotaryngii, Azzo z Montier-Endal, w liście do królowej Gerbergi z Francji opisał taki traktacik, umieścił o antychryście. A trzeba wiedzieć, że wówczas, jeszcze raz powiem, panował ten wiek ciemności. Władzę nad Rzymem oraz wpływ na papiestwo miała pewna kobieta, taka Izabel Merozja, tak miała na imię. Kobieta Merozja, erozja powiedziałbym, erozja wszelkiego życia duchowego. Rzym więc jawił się w oczach współczesnych od najgorszej strony. Można było stracić wiarę. Traktat więc powstał jak najbardziej na czasie, jak to się mówi. Traktacik ten, tego mnicha Azzo, był próbą zrozumienia tego, co się aktualnie wtedy działo. Później gdzieś tam w XIII wieku Hugolin Ripellin również poświęcił antychrystusowi czy antychrystowi kilka rozdziałów Compendium Theologicae Veritatis, czyli kompendium prawdy teologicznej. Według tych autorów antychryst miał być wyraźnym, takim prawie precyzyjnym negatywem Chrystusa. Skoro Chrystus na przykład narodził się z dziewicy za pomocą poczęcia z Ducha Świętego, tak antychryst miał się narodzić z ladacznicy według koncepcji szatana. Chrystus narodził się w pokoleniu Judy, więc antychryst miał się narodzić w pokoleniu Dana, tak jak lubieżny Samson. I tu trzeba też przypomnieć, że w pojęciu antychryst jest ten zadziwiający przedrostek anty, antychryst, anty. Co to znaczy anty? Anty zwykle rozumiemy jako coś sprzeciwiającego się, ale ten przedrostek anty czy anti możemy tłumaczyć nie tylko przeciw, ale też zamiast albo w miejsce. Takie tłumaczenie naprowadza nas na postrzeganie antychrysta jako tego, który uzurpuje sobie prawo do zajmowania miejsca Chrystusa. Przywłaszcza sobie cześć należną Bogu. I właśnie w tym znaczeniu jest jego przeciwnikiem. Zwłaszcza ten przedrostek w pismach Homera, w jego dziele, ten przedrostek anti nie oznaczał wprost przeciwieństwa. Może nawet wskazywał na podobieństwo. I zmieniło się to oczywiście z biegiem czasu i na przykład określenie antitheos oznacza raczej może podobny Bogom niż przeciwstawny Bogom, jak to chciał autor Kościelniak w książce Zło osobowe w Biblii. Judasz siedział na ostatniej wieczerzy naprzeciw Jezusa, podobny do apostoła, wszak będący wybrany na apostoła, ale jego dusza była już gdzie indziej. Więc możemy powiedzieć tak, anty to znaczy też, kto siedzi naprzeciw. Antychryst jest ten, który siedzi naprzeciw. Naprzeciw Chrystusa, może zamiast Chrystusa też, tak. W jakimś pobliżu był ten Judasz, skoro wyciągał rękę razem z Jezusem do misy. Pan Jezus karmił swoich uczniów, jak wiemy, swoim ciałem i krwią, ale jest ten szczegół. Nie ma wprost napisane, że Judasza karmił swoją krwią i ciałem, tylko jest napisane, że umaczał kawałek chleba w winie. Tylko tyle i podał Judaszowi. W moim przekonaniu ma to kolosalne znaczenie, bowiem w czasach zamętu
zamętu antychrysta, dodajmy. Eucharystia zostanie okrojona do posiłku, do wieczerzy z chlebem i winem. Nie będzie żadnego ciała i krwi. I to będzie explicit verbis ohyda spustoszenia. I jeszcze jeden znak przed Paschą. Bo pamiętamy, że w czasie tym bardzo trudnym dla Jezusa pewna kobieta Maria wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. Dom napełnił się wonią olejku. I wtedy Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać, powiedział: czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? A powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. Tak jest napisane u Jana w 12 rozdziale. Mam przekonanie, że mamy tutaj genialną diagnozę czy analizę psychologiczną skąpca, gdyż Judasz używa zwodniczo mechanizmu takiej reakcji upozorowanej. Pozoruje troskę o ubogich, żeby zataić, zakryć, może tłumi nawet, wyrzuty sumienia spowodowane podkradaniem ze skrzyni, w której składano jałmużnę na potrzeby całej tej ekipy naszego Pana. Zbyt jaskrawo manifestowana troska o ubogich bywa używana dla zaciemnienia win związanych z wykorzystywaniem i po prostu kradzieżą. Czy nikt nie zwrócił uwagę na to, na taki fakt, że milionerzy, którzy pasą swoje sakwy upychając złoto, mają zadziwiającą skłonność do organizowania gal charytatywnych na rzecz bezdomnych? Który z papieży miał inklinację do ekonomii w ogóle? Każdy, który zdradzał się chciwością, zdradzał zwykle Chrystusa. Weźmy takiego papieża Jana XII, który już jako 18-latek był papieżem, a Lateran zamienił na dom uciech bynajmniej nieduchowych. Otóż Jan XII ukradł skrzynię, trzos to za mało powiedziane, skarbca papieskiego do Tivoli, zawiózł sobie ją. A zmarło mu się prawdopodobnie na udar mózgu w trakcie ulegania pokusie Samsona. Wcale mnie więc nie zaskakuje zaproszenie, jakie wystosował Bergoglio na spotkanie młodych biznesmenów na marzec 2020 roku, no oczywiście gdzie? Do Asyżu, pod hasłem Ekonomia Franciszka, w nawiązaniu do postaci świętego biedaczyny z Asyżu, który zrzucił z siebie nawet ostatnie szaty, by nie mieć nic wspólnego ze skrzyniami ekonomicznymi swojego ojca, kupca Bernardone. Spodziewamy się również zrzucenia przebrania Franciszka. Choć każda skrzynia w sobie ukrywa jakąś tajemnicę, to nie każda skrzynia jest tak święta jak ta z Sanktuarium Bonaria z Sardynii, która jako jedyna unosiła się na morzu po zatopieniu statku, ukrywając sobie figurę Matki Jezusa. Tajemnica Judasza ukrywała się w tej skrzyni, w jego trzosie, a przecież taką funkcję ekonoma, administratora dóbr materialnych powierza się zaufanym oczywiście osobom. I nie wiem, czy Judasz był rzeczywiście takim zaufanym człowiekiem czy apostołem w ekipie apostolskiej. Ale zajrzyjmy do tej skrzyni na chwilę. Ona jest przecież takim symbolicznym wręcz obiektem i odnosi się, a może nawet sumuje całość życia Judasza. Cóż takiego ukrywała skrzynia Judasza? Nigdzie w Ewangeliach nie napisano, by Jezus nakazał Judaszowi być skarbnikiem, administratorem czy też bankierem. Co więcej, w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w 7 wierszu, to właśnie Filip zgłasza, że apostołowie mają ze sobą jedynie 200 denarów. Widocznie to on był kimś, kto się tym zajmował, ale już w 12 rozdziale tej Ewangelii skarbnikiem, nie wiadomo z jakiego powodu, jest już Judasz, choć nikt go nim nie uczynił. Widocznie sam się jakoś zgłosił na tą pozycję, na ten urząd. No i sam zaczął pielęgnować ów glossocommon, bo tak po grecku się nazywa taka skrzynia, zapewne wykonana z drewna, w której przechowywano pieniądze i cenne przedmioty. Etymologia tego wyrazu, tego wyrażenia glossocommon
zasługuje na jakąś dłuższą uwagę i chociaż przecież nie jestem jakimś etymologiem czy biblistą, to jednak grzebię w tych słownikach i w tych słownikach fachowych dowiedziałem się, że to glosokommon czy też glosokomejon to taki futerał, w którym można trzymać ustniki instrumentów dętych, usta, ale również małe pudełko do innych zastosowań, na przykład to może być też trumna, może bagaż podróżny, w którym można przechowywać pieniądze. I dalej, szukając w tych słownikach, zobaczyłem też, że naukowcy, etymolodzy wskazują, że to glosokommon powstało z dwóch słów innych, jest to złożone wyrażenie. Mamy takie wyrażenie jak glossa, czyli język, i komeo, czasownik komeo, który oznacza zajmowanie się czymś z pielęgnacją, ze staraniem. Więc glossokommon to tyle, co staranie, język starania albo staranie o język, może tak, nie wiem. W języku hebrajskim odpowiednikiem byłoby słowo aaron, czyli skrzynia, arka, także arka przymierza, tak była określana i tak to występuje w Biblii hebrajskiej, ale dla Judasza arką była skrzynia, w której bynajmniej nie trzymał dwóch tablic z przykazaniami, tylko pieniądze. Z troską. Nikt z apostołów nimi się nie zajmował, tylko Judasz. I cóż my tutaj mamy? No całkiem sekretna sieć skojarzeń. Wygląda na to, że ta skrzynia Judasza to jakiś sekret jego duszy. Miał pielęgnować dar języków. Przypominamy sobie dar języków zesłania Ducha Świętego, który umożliwiał apostołom pokonywanie bariery lęku i wychodzenie naprzeciw innym, dogadanie się z każdym, ale nie po to, żeby stworzyć deklarację za buzabi, tylko dogadanie się po to, żeby kogoś przekonać o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, tylko w Jezusie Chrystusie. No i ten Judasz miał pielęgnować sobie ten dar języków z troską taką, jaką należy otoczyć charyzmat i przechowywać go w sobie, jak w skrzyni przymierza, jak w arce, ale jego wnętrze stało się trumną, trumną pełną pieniędzy. Sromotny koniec apostoła. Glosokommon w Septuagincie, czyli w greckiej wersji, w przetłumaczeniu na grecki tekst biblijny, tak się nazywała skrzynia na pieniądze, która też które miały służyć na odnowę świątyni za czasów Joasza, króla Joasza. Otóż w drugiej księdze Kronik, w 24 rozdziale, czytamy, jak to król Joasz, któremu życie uratował arcykapłan Jojada, wstawił skrzynię glosokommon do świątyni, do której ludzie składali datki na renowację gmachu. Potem ten szlachetny arcykapłan Jojada umiera, i dygnitarze zaczęli Joaszowi bardzo schlebiać i po tych wydarzeniach kronikarz zapisał, że Joasz, król, stał się odstępcą, apostatą i zaczął czcić Aszery i Baala. Więc zaniepokojony syn tego już umarłego arcykapłana Jojady o imieniu, które wspomina Jezus, Zachariasz, w ferworze proroczym zwrócił mu uwagę, ale król odwdzięczył mu się ukamienowaniem. W czasie tego ukamienowania, umierając, Zachariasz rzucił klątwę na Joasza i zażądał pomsty Boga. Mord był niesłychanie ohydny, bo przecież ojciec Zachariasza, Jojada, uratował nie tylko życie Joaszowi, ale to też dzięki niemu on został królem, a teraz oto Joasz odwdzięcza się za to dobrodziejstwo i kamienuje jego syna i to słowo upominające go, by zawrócił z apostazji, nie zostało tutaj wysłuchane. I rzeczywiście klątwa Zachariasza się spełniła po jakimś czasie, po przegranej wojnie z Aramem, chory, leżący w łóżku, został zasztyletowany przez własnych służących. Fatalny przebieg wydarzeń został zapoczątkowany niewinnie. Oto od momentu, gdy król Joasz wstawił skrzynię do świątyni i zaczął zbierać datki, zaczęły się same nieszczęścia. Joasz wpadł na dziwny pomysł, że odnowienie świątyni jest ściśle uzależnione od zebrania pieniędzy. Cóż to za pomysł, by od pieniędzy uzależniać odnowę duchowości?
Może i Judasz miał taki pomysł, by zacząć od zbierania pieniędzy. A tu jakaś Maria właśnie traci 300 denarów na jego oczach i marnuje je na stopach rabbiego, który mógłby przy odpowiedniej sumie pieniędzy może nawet sobie armię nająć, albo sobie kupić urząd, albo stać, zapłacić łapówkę i zostać arcykapłanem. Judasz musiał być wściekły, bo te 300 denarów tutaj się zupełnie rozmyły u stóp Jezusa, a przecież z powodu liczby 300 inny intrygant został arcykapłanem. Księgi machabejskie należą do zbioru ksiąg historycznych Starego Testamentu i ta historia w nich zawarta przedstawia takie wydarzenia z dziejów narodu żydowskiego z lat 175-135 przed Chrystusem. Pierwsza księga machabejska obejmuje okres 40 lat, począwszy od wstąpienia na tron syryjskiego króla Antiocha IV Epifanesa. Jak pisze ksiądz Grzegorz Baran, druga księga przedstawia część z tych wydarzeń obejmujących jedynie 15 lat, ale jakby z innego punktu widzenia. I właśnie w tych księgach powtarza się ta liczba 300, jakby jeszcze raz pojawia się, wskazując na potworną, obrzydliwą, ohydną intrygę w kaście kapłańskiej. Otóż w czwartym rozdziale drugiej księgi machabejskiej zostają nam podane do rozważenia fakty, których nie można zbagatelizować. W czasach rządów Antiocha Epifanesa w kaście kapłańskiej doszło do sensacyjnych skandali. Kapłani zaczęli prześcigać się w służalczości wobec Antiocha, wobec władzy świeckiej, by zyskać godność arcykapłańską. I tak też się stało w Jerozolimie, gdzie w 175 roku przed Chrystusem dotychczasowy arcykapłan Oniasz III został zastąpiony przez swojego brata Jazona, a ten kupił sobie benewolencję Antiocha wielką sumą pieniędzy, ale wysłał jakiegoś swojego posłańca o imieniu Menealos i ten z tymi pieniędzmi, z taką łapówką do Antiocha udał się, ten Menelaos z podatkami od arcykapłana Jazona, i jeszcze dołożył 300 talentów srebra i został dzięki umiejętnym zabiegom on w miejsce poprzedniego hierarchy Jazona arcykapłanem. Jeden drugiego przepłacił, że tak powiem. I to Józef Flawiusz podawał, że pierwotne imię tego Jazona brzmiało Jehoszua, Jezus. Ale zapewne chcąc udowodnić wszystkim swoje zaangażowanie na rzecz braterstwa międzynarodowego i międzyreligijnego, zmienił je na Jazon. I ów Jazon, arcykapłan, też był człowiekiem ohydnym, skoro kupił sobie urząd arcykapłana mafijnymi drogami. Niegodziwość tej intrygi, której nie powstydziłby się kardynał Daniels czy Kasper, a może Art Martini, autor drugiej księgi machabejskiej wyraził za pomocą czasownika hypo notheuo, zdobyć coś na drodze korupcji. Gdyż to on, chcąc się przypodobać Antiochowi, ogłosił globalny projekt edukacyjny i chciał zbudować gimnazjon i efebejon w Jerozolimie, a także obiecywał niezwykle wysokie sumy pieniędzy królowi, a samym Jerozolimczykom chciał nadać obywatelstwo Antiochii. Zupełnie chciał zmienić ich tożsamość. Zmiana paradygmatu, zmiana tożsamości, można powiedzieć, a wszystko dlatego, że Antioch wydał dekret dla całego państwa, który dałby się streścić w słowach, które czytamy w pierwszej księdze machabejskiej w pierwszym rozdziale. Wszyscy mają być jednym narodem, niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Zamach na umysł młodzieży, dzieci bywa gorsze niż ich zabójstwo niekiedy, bowiem zabić w kimś duszę jest rzeczą okrutniejszą niż uśmiercenie ciała. Tak więc cechą antychrysta będzie też próba odizolowania dzieci i młodzieży od źródeł łaski, od sakramentów, skażenie ich deprawacją, oderwanie od rodzin i doprowadzenie do przepaści sensu życia. Co skrywa się za pięknymi słowami naprawdę, co może ukrywać takie hasło globalny pakt edukacyjny? Jak pisze w swoim artykule na LifeSite News Diane Montagna, już w maju 2019 roku Franciszek stanowczo akcentował globalizm, wzywając do ustanowienia ponadnarodowego organu,
który będzie egzekwował, co to znaczy egzekwował, cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i wdrażał politykę troski o klimat, ponieważ dziś klimat jest ważniejszy niż człowiek. Słusznie napisała komentatorka The Remnant Jolanta Szymańska. Pętelka papież i guzik Greta, reszta odchylonych ekomanów opowiadających się za ludobójstwem i promujących nienawiść do roślin. Gdyby naprawdę troszczyli się o nasz wspólny dom, nie odebraliby prawa do CO2 roślinom, które bez CO2 nie potrafią żyć. Uwierzcie mi, gdybym była warzywem, byłabym w tych czasach bardzo wkurzona. No cóż, trudno zaprzeczyć, gdyby lasom amazońskim zabrało się dostęp do CO2, byłoby im trudno w takim położeniu i trzeba się zastanowić, czy za maską sformułowania zrównoważony rozwój, jak powiedziałem wcześniej, nie ukrywa się mordka niezrównoważonego niedorozwoju ludzkości. Jeśli ktoś nie wie, co się kryje za tym sformułowaniem zrównoważony rozwój, to niech sobie sprawdzi. Ja powiem krótko. To przede wszystkim jest utrata resztek niezależności, rozbicie wszelkich wartości chrześcijaństwa i pod przykrywką troski o środowisko naturalne będzie się prowadziło całkowitą inwigilację społeczeństwa, o której nawet film Siedem Sióstr nie potrafiłby nam wyświetlić szczegółów. Podczas konferencji prasowej, jakiej udzielił oczywiście w samolocie ponad ziemią, właściwy poziom dla kogoś, kto ma wysokie ambicje, podczas powrotu z Afryki Franciszek powiedział, że naszym katolickim obowiązkiem jest być posłusznym instytucjom międzynarodowym, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, ja myślałem, że Chrystusowi. On oczekuje od was kompromisu z organizacjami, za którymi ukrywa się całkiem niechrześcijańska grupa ludzi, oddanych zupełnie innemu duchowi niż świętemu. Lud Boży idzie na kompromis. I tak jak w czasach machabejskich też lud Boży poszedł na kompromis. Zarzucono obyczaje i prawa nadane przez Boga i Mojżesza. Wracam do Księgi Machabejskiej. Kulminacja apostazji wówczas miała miejsce 25 dnia miesiąca Kislew, gdzieś w 167 roku ustawiono posąg Zeusa, ohydę spustoszenia, jak się dowiadujemy z pierwszej Księgi Machabejskiej, pierwszy rozdział 54, na ołtarzu w świątyni w Jerozolimie złożono ofiarę ze świni, nieczystego zwierzęcia. Wydarzenie to uznano za ohydę spustoszenia. Księga Objawienia Jana, czyli Apokalipsa, 13 rozdział 14 wiersz opisuje tą ohydę spustoszenia jako kogoś, kto przybierze postać, którą ludzie będą zmuszeni czcić. Ale odnowienie kultu też miało miejsce dokładnie tego samego dnia, 25 dnia miesiąca Kislew w roku 164 przed Chrystusem i wtedy świątynia została oczyszczona przez Machabeuszy. I dla nas jest to bardzo optymistyczne proroctwo, że tam, gdzie zostało najbardziej zintensyfikowało się skalanie świętości, w tym samym miejscu, w tym samym mniej więcej czasie, po jakimś czasie zostanie to wszystko odnowione. Kiedy policzymy rok ustawienia ohydy spustoszenia przez Antiocha w świątyni, to jest 167 rok, i rok odnowienia, czy też rekonsekracji świątyni jerozolimskiej, oczyszczenia świątyni, to jest 164 rok, to wychodzi mniej więcej 3 lata, może czas, czasy i połowa czasu. I tu mamy taki jakby projekt apokaliptycznego spojrzenia na naszą rzeczywistość. Bóg jakby nas pociesza w tym proroctwie, nie, pociesza nas w tym proroctwie, że to, co zostanie skalane, zostanie później oczyszczone. Owszem, potrzebuje Machabeuszy. Oczywiście cała ta ohyda to zniszczenie obyczajów, ta demoralizacja za Antiocha Epifanesa, ohyda spustoszenia, cały ten proces zrównoważonego rozwoju nie dokonał się w jeden dzień, nie stało się to z dnia na dzień, lecz lud Boży był oszukiwany z roku na rok. Najpierw Antioch Epifanes wprowadził pogańskie obyczaje, zbudowano gimnazjon, efebejon, w których szerzyła się pederastia, ludzie zaczęli się ubierać na modłę heleńską, nadawali imiona greckie swoim dzieciom i tak dalej.
ponieważ proces był stopniowy, nikt go jakby nie, nikt na niego nie reagował specjalnie, bo każdy chciał mieć święty spokój i mam wrażenie, że tak jest dzisiaj. Przywódcy religijni skompromitowali się kompromisem, często kompromis jest kompromitacją z władzą świecką, z władzą Antiocha, a ten dążył do tego, by wszyscy stali się jednym narodem pod rządami jednej władzy ponadnarodowej, a on sam miał ambicje, no stałby się powiedzmy jak sekretarz Narodów Zjednoczonych. Kiedy hierarchia sprzymierzyła się z władzą świecką, właśnie wtedy mniej więcej umarł Jezus. Kiedy Kajfasz poszedł do pretorium Piłata, a ten stał się przyjacielem Heroda, Chrystus został ukrzyżowany. Kiedy nasza hierarchia zasiada w jednym rzędzie z władzami świata, Kościół, mistyczne ciało Chrystusa zostaje ukrzyżowane, ale po czasie, czas i połowa czasu zmartwychwstanie. I tam, gdzie zostało ono jakby najbardziej zniszczone, w grobie, z tego samego grobu zmartwychwstanie. Kościół też wstanie z grobu. Ale zobaczmy, że stało się to, że Jezus ukazuje się w Galilei, nie w Jerozolimie, na prowincji, a nie w wielkim mieście. I odnowienie Kościoła jest na marginesie wielkiego świata, a nie w samym centrum wielkiego świata. Zacytuję pewien tekst. Jeśli uważamy się za ludzkość, to naszym obowiązkiem jest podporządkować się organizacjom międzynarodowym i ich racjom. Kto to powiedział? Antioch IV Epifanes czy Jorge Bergoglio? Otóż Jorge Bergoglio 10 września w czasie konferencji prasowej na pokładzie lotu z Madagaskaru do Rzymu. Jako przykład podał Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Franciszek jeszcze dodał, musimy podporządkować się międzynarodowym instytucjom. I po to powołano Organizację Narodów Zjednoczonych. Jednak, jak wiemy, wielu polityków ONZ było delikatnie mówiąc niemoralnych, jak urzędnicy z Antiocha Epifanesa. ONZ na przykład nakłada sankcje na kraje i instytucje, które nie ugięły się przed tyranią gejów i aborcjonistów, a Trybunał w Hadze jest oskarżany o służalczość wobec zachodniego imperializmu i karanie i karze wyłącznie małe, słabe kraje, a ignoruje zbrodnie popełniane przez duże mocarstwa. No tak łatwo jest na przykład zrobić pokazowy proces zbrodniarzy z Serbii czy z Chorwacji, ale nie słyszałem, by jakiś zbrodniarz z Francji czy Niemiec odpowiadał przed Trybunałem w Hadze. Do stycznia 2016 roku Trybunał prowadził 9 śledztw, wszystkie przeciwko krajom afrykańskim. Wracając do czasów machabejskich i rządów Antiocha, większość ludzi uległa tej rewolucji kulturowej w duchu posłuszeństwa lemingowego władzy międzynarodowej, ale znaleźli się tacy, którzy woleli trudne warunki i wolność niż komfort ciała i dyskomfort sumienia. Machabejczycy uciekli w góry i zaczęli prowadzić wojnę partyzancką. Podobnie będzie w epoce Antychrysta w Kościele. W księdze proroka Daniela jest zapowiedź ograniczonego w czasie panowania bezbożności. Możemy sprawdzić to Daniel 11:45 oraz wyjątkowej pomocy ze strony świętego Michała Archanioła, Daniel 12:1, jakiej Bóg udzieli ludowi Bożemu w epoce walki ostatecznej. A także tego, że część ludu wytrwa mimo prześladowań. Daniel 11, rozdział 32-33. Wspomniany przeze mnie arcykapłan Jazon, intrygant, korupcjonista, spadł z tronu arcykapłańskiego ostatecznie. Ale zanim się to stało, założył gimnazjon, efebejon, jak już wspomniałem wcześniej. Zajął się też projektem globalnej edukacji, efebowie niech zadbają swoje ciałka, kasa do Antiocha, a dla mnie stołek hierarchy. Oto hipotetyczny sekret intrygi arcykapłana Jazona. Ubiegł go, jak wspomniałem też wcześniej, ów Menelaos, który sobie kupił godność arcykapłana, niewiele dodając pieniędzy do podatku, jaki zapłacił Jazon, wysyłając Menelaosa z nim do króla, bo tenże Menelaos dodał tylko 300 talentów srebra. Te 300 to taki języczek w
problemie. Języczek uwagi. Języczek, który może wszystko zmienić. No i tak właśnie myślę sobie, że język Judasza już się oblizywał, gdy widział, że taki bogaty kosmetyk, taki drogi kosmetyk, trzeba Maria w swoim domu, w domu Marty. I cóż, myślał sobie, a może mi go odda i ja za te 300 denarów sprzedam, może sobie kupię jakiś urząd, ale ona to wszystko zniszczyła, stłukła. A w ogóle Jason to miał jakieś inklinacje do tych efebów, bo kazał im ćwiczyć sport, chodzić w kapeluszach, no może nie kardynalskich, tylko w kapeluszach Hermesa, Merkurego, nie mylić z Mekkarykiem, i napawał się zapewne ich widokiem. Ponadto jako uczestnicy ćwiczeń i zawodów sportowych ci chłopcy występowali w gimnazjon, efebejon, nago. I z tej racji, podobnie jak inni, mogli pozbywać się obrzezania, które było znakiem przymierza między Bogiem a Izraelem. Młodzi Żydzi, na wzór Greków, zaczęli gromadnie udawać się do miejsc przeznaczonych do ćwiczeń gimnastycznych, uprawianych w zależności od wieku. Biegi, skoki, zapasy, rzuty dyskiem, oszczepem, taniec, pięściarstwo. No i coraz częściej na rekolekcjach kapłańskich, czy zakonnych, czy nawet dla świeckich, czy dla wspólnot. Również panuje atmosfera kultu, progresu cielesnego, olejki eteryczne, nieustanne przyglądanie się w lustrach, napinanie mięśni różnych części ciała, rowery, nordic walking, spa, jacuzzi, sprzęt sportowy w najlepszym wydaniu, lecznicze wody wieczorem. Na zdrowie. Na początku września 2019 roku Pink News, medium propagandowe homoseksualistów, pochwalił papieża Franciszka za wyniesienie bolońskiego arcybiskupa Matteo Zuppiego, się źle kojarzy to nazwisko, do godności kardynalskiej. Według serwisów Franciszek wskazał biskupa pro LGBT na kardynała, ponieważ jest piewcą LGBT, i świętowali sobie ten wybór. Rzeczywiście Franciszek mianował Zuppiego w 2015 roku arcybiskupem Bolonii, gdzie ten zastąpił kardynała Carla Caffarre, jednego z tych kardynałów od Dubiów, którzy prosili Franciszka o wyjaśnienie w sprawie komunii dla cudzołożników, którzy nie przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania. Caffarre w jakichś dziwnych okolicznościach zmarł, znaczy jakoś tak szybko, Zuppi go zastąpił, a Zuppi jest człowiekiem bez własnych przekonań, działającym koniunkturalnie, jest progejowski, proislamski, lubi się pokazywać tam, gdzie pojawia się Franciszek. To tyle, jeśli chodzi o wiadomości z efebejonu Pink News. Nawet kapłani Zajazona woleli brać udział w ćwiczeniach palestry, przechadzać się po szatniach, łaźniach, placach ćwiczeń, niż składać ofiary w świątyni. Palestra, żeby może ktoś nie wie, to tyle co grupa mężczyzn zaangażowanych w ćwiczenia gimnastyczne. Na przykład zapasy, boks, no takie różne obłapiania. No to myślę, że jest bardziej zrozumiałe dla niektórych współczesnych, którzy potrafią skrócić mszę świętą, by zdążyć na mecz boksu lub piłki nożnej. Tak więc Judasz być może znał cały ten zabieg Menelaosa, który dzięki 300 talentom srebra zdobył dla siebie tytuł arcykapłana, także Jason musiał uciekać. Wracam jeszcze raz do tego Jasona, bo to ciekawa postać, chociaż ohydna. Jason po ucieczce, kiedy Menelaos go przekupił za te 300 srebrników, umarł na wygnaniu, zaś autor księgi koniec jego podłego losu streścił w poniższy sposób. Ten, który rodaków wypędził z ojczyzny, na obcej ziemi zakończył życie. A po nim, który tylu ludzi pozostawił bez pogrzebu, nikt nie płakał, nikt nie oddał mu ostatniej posługi, ani w rodzinnym grobie nie było dla niego miejsca. Czym zgrzeszył, tym odpokutował, jak mówi Księga Mądrości 11:16. Podobnie ten, kto pozbawia innych słowa Bożego, sam straci tchnienie w ustach. Oczywiście nie koniec tej historii o arcykapłanach z czasów Antiocha. Jeszcze dodajmy, że Menelaos, który usunął Jasona, zaczął sprzedawać naczynia święte ze świątyni i jeszcze długo trzymał się na stanowisku dzięki swym intrygom, przebiegłości i chciwości. W końcu Menelaos przekupił dowódcę króla Antiocha Andronika, by ten zabił starego, poczciwego dziadka, arcykapłana Oniasza, który jakoś takim był więźniem, nie watykańskim, tylko więźniem arcykapłańskim, i stało się tak,
bo przez jakiś czas obok przebiegłego Menelaosa właśnie arcykapłanem był też Oniasz, chociaż już nie miał nic do powiedzenia, albo fałszowano jego wypowiedzi, był odsunięty od władzy. Coś tak jakby fenomen dwóch papieży. W tym miejscu nasuwają mi się słowa Katarzyny Emmerich o kościele prześladowanym i pozornym. Katarzyna powiedziała, miał tam być papież, płatny papież, pozbawiony wszelkiej władzy. Wszystko zostało przygotowane. Wiele rzeczy ukończono, lecz zamiast ołtarza była tylko ohyda i spustoszenie. Boję się, że Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć przed śmiercią, ponieważ widzę, jak czarny, fałszerski, nieprawdziwy kościół odnosi coraz większe powodzenie. Widzę jego zgubny wpływ na społeczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, odróżnia ona płatnego papieża od Ojca Świętego. Znowu mamy do czynienia z fenomenem dwóch papieży? Czy Judasz znał historię o Jazonie, Menelaosie i Oniaszu? Może znał. Może tak. Więc jak widział, że kobieta marnuje 300 denarów, widział też, jak rozwiewają się jego marzenia o karierze w świątynnej hierarchii. Może marzył o tym. W końcu z nich 12, on jeden był prawowitym Judejczykiem. I może tylko Mateusz mógłby pretendować do kapłaństwa z powodu pochodzenia od Lewitów. Ale skoro był celnikiem, nie miał szans. W każdym razie na pewno nie ci cuchnący solą morską rybacy albo ten młokos Jan. Judasz widział siebie chyba jako kogoś w hierarchii arcykapłańskiej, być może zbierał grosz, a tu taka okazja została zmarnowana. Kobieta zniszczyła olej, kosmetyk, 300 denarów poszło w ziemię. Tyle pieniędzy na jakieś namaszczenie stóp rabbiego, który najwyraźniej małe miał szansę już na zrobienie kariery. Jak to tragicznie w filmie Roya Andersona można usłyszeć, na krzyżu nie można się dorobić. Ot i takie było wnętrze judoszowego glosso common. A Maria ze swoim flakonikiem? To było namaszczenie Pana Jezusa, zwiastujące Jego śmierć. Namaszczenie, które wyraziło całe wewnętrzne bogactwo duszy Marii. I w tym trzeciej części mówię Wam, zwróćcie uwagę na ten alabastrowy flakonik, to nasze ciało. Ciało, które musi się roztłuc, by wydobył się zapach duchowy, by wyszło na jaw, jaki aromat ukrywa się w naszym wnętrzu. Gdy Judasz się powiesił, spadł w przepaść, jego ciało się rozdarło, a wnętrzności wyszły na jaw, stając się siedliskiem robactwa i rozszedł się smród. Tak więc Judasz, który udawał, że troszczył się ubogich, wywarł wpływ na całe grono apostołów drżącymi rękami, trzymając glosso common. Czytamy przecież u Mateusza, widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc, na co takie marnotrawstwo, przecież można było drogo to sprzedać i rozdać. A w innej Ewangelii, bo u świętego Jana, autorem oburzenia na marnotrawstwo jest tylko sam Judasz. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Jak to? Jeden ewangelista mówi, wszyscy się oburzali. Drugi ewangelista mówi, tylko Judasz się oburzał. No, Judasz się oburzył, a wszyscy zaczęli go naśladować. Posłuszeństwo. Tak, posłuszeństwo i kupą mości panowie. Ewangelie sobie nie przeczą, tylko pokazują sytuację z dwóch stron. Mateusz pokazuje, że apostołowie byli oburzeni, a Jan odsłonił sekret. To Judasz na nich wpłynął. Oni też mówią to samo, co Judasz. Naśladują go, powtarzają to, co on. O, jakże to smutne dla tych duchownych, którzy ze strachu naśladują fałszywą charytatywność Antychrysta albo udają, że nie widzą przekrętu. Antychryst będzie udawał, że troszczy się o ubogich, ale będzie skracał msze, zajmował się edukacją globalną, budując gimnazja i efebia i rozdawał kapelusze Merkurego czy też Hermesa, Merkurego czy Makkarika. Antychryst na pewno będzie przedstawiał siebie fałszywie jako wielkiego filantropa, jako kogoś, kto stara się rozwiązać problem światowego ubóstwa, zadając się z wielką finansjerą, po prostu wielki smród w glosso common. Tak na marginesie. Zapewne jednak ktoś podkrada z kasy watykańskiej, skoro Watykan zamknął rok 2018 z rekordowym deficytem sięgającym 70 milionów euro przy budżecie 300 milionów. 300? Znowu ta liczba 300? A Franciszek lubi zatrudniać drogich pracowników, firmy PR-owskie, organizować kosztowne synody raz po raz. Kilka tysięcy osób ciągnie pieniądze, zarabiając każdy ponad 10 tysięcy euro.
A katolicy dają jeszcze na tasę, na święto Pietrze. Niech dają i dają z siebie wszystko, bo nowy synod już na horyzoncie, mimo tego, że za horyzontem stary jeszcze nie zniknął. Jakiś czas temu policja zakazała 5 pracownikom Watykanu, m.in. monsignor Mauro Carlino ma taki zakaz, dyrektor Biura Informacji i Dokumentacji w Sekretariacie Stanu, mają zakaz oni wkraczać w ogóle na Watykan, a przecież ten Mauro Carlino zamieszkały był w domu świętej Marty do czasu zawieszenia, a dom świętej Marty, to przypominam, jest to dom, w którym mieszka Bergoglio. Na pewno się nie znają. Antychryst będzie inicjatorem demontażu murów doktryny, będzie niszczył mury ortodoksji, będzie usiłował zniszczyć depozyt wiary, rozgłaszając, że to przeżytek sztywnych zasad. Stanie się dewastatorem wszystkich scementowanych słów wypowiedzianych przez natchnionych proroków i apostołów przez wieki. To wszystko, co ich języki, glossa, wydobyły z wnętrza olśnionego miłością i mądrością Boga, on swoim językiem, glossa, będzie próbował zdemolować. Lecz to sprowadzi na niego porażającą śmierć. Umrze, porażony milczeniem, wyda ostatnie tchnienie bez słowa, mając język przyschnięty do podniebienia. Szczeźnie jak Judasz. Tak prorokuje o końcu Antychrysta według mnie druga księga machabejska, opisując śmierć Alkimosa, który uśmielił się zburzyć mury Jerozolimy, a trzeba te mury pojmować nie jako zwykłą budowlę z kamieni, ale jako mury wiary, mury słów, mury apostolskiej, katolickiej, świętej, jedynej wiary, a nie pseudoreligii zmieszanej z innymi religiami, tworu hybrydalnego, wiary nie jedynej i nieświętej. Wszak tak to widzimy w Apokalipsie, gdzie mury są symbolem nauczania prawych apostołów, a mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka, a ten, kto mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. Mur 12 apostołów. A Alkimos? Alkimos, ten machabejski Alkimos z ksiąg machabejskich, wydał właśnie rozkazy, by mury Jerozolimy zniszczyć, i to mur wewnętrzny. By na zewnątrz wydawało się, że wszystko jest w porządku, że jest mur, stoi mur. Z pozoru nic się nie zmieniło, ale wnętrze Jerozolimy, wewnętrzny mur, został zniszczony. Na zewnątrz kościół stoi, ale wnętrze kościoła, gdy zostanie pozbawione murów obronnych, murów nauczania apostolskiego, katolickiego, jedynego i świętego, będzie spustoszone. Autor Księgi Machabejskiej wprost sugeruje, że nie chodziło o mury z kamieni, cegieł, czy czegokolwiek, tylko mury prorockich słów, mury języków ognia, które osiadły na nich w dniu zesłania Ducha Świętego, płonących języków. Taki język miał wszak prorok Izajasz i inni. O tym pisał papież Pius X w 1907 roku w encyklice Passendi Dominici Gregis, wskazując na najczulszą troskę o depozyt wiary, która powinna śmiało odrzucać wszelkie wirusy herezji, może nie wyrażone wprost, ale za to niebezpieczniejsze, bo nie atakujące Kościoła od zewnątrz, ale rozwalające wewnętrzne mury świętego objawienia, pisał papież. Mury wewnętrzne. Papież Pius X wskazywał, że najgorsi wrogowie nie znajdują się na zewnątrz murów Kościoła, ale wewnątrz niego. Zwolenników błędów należy dziś szukać nie już wśród otwartych wrogów Kościoła, ale w samym Kościele. Ukrywają się oni, że tak powiemy, w samym wnętrzu Kościoła. Stąd też mogą być bardziej szkodliwi, bo są mniej dostrzegalni. Oto siedlisko Antychrysta, wnętrze Kościoła. Sam papież je wskazał. I wracając do Alkimosa, moim zdaniem, jawi się on w Biblii jako figura odsłaniająca sekret działania, ale i śmierci Antychrysta. W drugim miesiącu 153 roku Alkimos wydał rozkaz zburzenia muru wewnętrznego, pisze Księga Machabejska. Zburzenia muru wewnętrznego dziedzińca świątyni. W ten sposób niszczył on to, i tu proszę zwrócić uwagę, co prorocy budowali, a więc o jaki mur chodzi. Rozpoczęto już burzenie. W tym jednak czasie, jak mówi Księga Machabejska, Alkimos został porażony, a jego przedsięwzięcie jednak unicestwione.
Jego usta się zamknęły, dotknięte paraliżem. Nie mógł już nic powiedzieć, ani nawet wydać ostatnich rozporządzeń co do swego domu. Wtedy też Alkimos w wielkich boleściach zakończył swoje życie. Druga księga Machabejska 9:54. Śmierć Alkimosa z jego zamkniętymi ustami, ustami bez tchnienia, wpisuje się moim zdaniem w proroctwo o śmierci Antychrysta. Przecież czytamy w przekładzie Jakuba Wójka, w drugim liście do Tesaloniczan: a tedy objawion będzie on złośnik, którego Pan Jezus zabije duchem ust swoich i zatraci objawieniem przyszcia swego. Jeszcze zajrzyjmy do opisu śmierci Judasza, który zawieścił w Dziejach Apostolskich święty Łukasz, a ten przecież, jak wiemy, był lekarzem, więc znawcą, jak na to wskazuje jego profesja wiedzy medycznej. No i tak jak ta wiedza medyczna tamtych czasów pozwalała, on na pewno też znał pewne zjawiska zachodzące w ciele umierającego człowieka. Oto Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 18 wiersz, i czytamy tam o śmierci Judasza. Tylko dlaczego przy okazji tego opisu, gdzie Łukasz pisze, że Judasz się powiesił, spadł z drzewa, pękł na pół, wnętrzności wyszły, co to jest tutaj z tym wzdętym brzuchem? Dlaczego Łukasz, pisząc o tym, kojarzy wzdęty brzuch z jego chciwością na pieniądze, to znaczy Judasza? Dlaczego przy okazji wzdęcia brzucha wspomina o pieniądzach niegodziwie zdobytych? Jaki ma to związek jedno ze sobą? Sprawdźcie to w Dziejach Apostolskich 1:18. Czy Łukasz coś sugeruje? Czyżby ów brzuch, jak glosokommon, jak skrzynia sekretów Judasza, wzdęty od zepsucia, w końcu pękł, a po zerwaniu się zwłok z gałęzi drzewa rozsypał się jak skarbona pieniędzy? No podobnie widziała, jak święty Łukasz, śmierć Katarzyna Emmerich, a Judasz pod wpływem tych podszeptów oddał się zupełnie rozpaczy. Zdjąwszy pas, obwieścił się na drzewie o wielu rozgałęzieniach wyrastającym z zagłębienia ziemi, a gdy już wisiał, rozpękło się jego ciało i wnętrzności wyleciały na ziemię. Judasz więc umiera milcząc, bez słów, chciałby się powiedzieć bez tchnienia. Być może powiesił się pomiędzy rozgałęzieniem konarów z drzewa, nawet bez użycia sznura. Tak czy owak, dość, że się powiesił, to jeszcze spadł, pękając, a może nawet eksplodując wnętrznościami. W trakcie procesu gnicia tworzą się duże ilości gazów, które powodują rozdęcie zwłok po około 2-3 dobach od zgonu. Dotyczy to przede wszystkim jamy brzusznej, gdzie gromadzi się najwięcej takich gazów, trupi jad, jakiś tam putrescyna, kadaweryna, powodują niewyobrażalne wzdęcie i gnicie. Wisielec przecież ma zaciśnięte gardło, które zupełnie jak zaciśnięta szyjka butelki nie pozwala się wydobyć tym gazom, a jednocześnie wyciska z ust język albo go zaciska. I usta zostają zablokowane, chciałoby się powiedzieć, na wieczność. A on wewnętrznie tam gdzieś gnije. I tak o Judaszu na przykład w apokryficznej arabskiej Ewangelii Dzieciństwa z 6 wieku autor ukazuje już apostoła zdrajcy Judasza, opętanego przez szatana jeszcze w dzieciństwie. Jego matka zaniosła go z tego powodu do Jezusa, którego straszne, się zaśmiałem, ale to straszne jest, którego usiłował pogryźć. Tak, Judasz usiłował pogryźć Jezusa, ale udało mu się tylko uderzyć w bok Jezusa, który później został przebity, jak wiemy, w czasie ukrzyżowania. No tyle apokryf mówi. On też wskazuje na te jakieś dziwne, symboliczne, ale też jakoś uwypuklone znaczenie ust Judasza. Judasz jest w tym tekście przedstawiony jako człowiek o odrażającym oddechu i ohydnych ustach. W tym apokryfie. Obszerniej pisał o tym świetny apologeta Jan Lewandowski. Natomiast w opowiadaniu o Józefie z Arymatei można było przeczytać, że jego wujkiem był Kajfasz, że Judasz pochodził z rodu kapłańskiego. Natomiast w doskonałym studium o śmierci Judasza pani Eweliny Drzewieckiej dowiadujemy się, że słowa zapisane w Dziejach Apostolskich o zerwaniu się z drzewa i tym spadnięciu głową w dół mają swoją zawartość treściową o wiele bogatszą, niż można byłoby się spodziewać. Dlaczego?
Otóż greckie wyrażenie prenes genomenos w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział 18 wiersz, tłumaczone w Biblii Tysiącleci jako spadłszy głową na dół, ma w innych, co prawda, późniejszych rękopisach zapis nie tyle spadłszy głową na dół, co raczej stał się wzdęty. No przez ten fakt, że miał zaciśnięte usta, że miał ściśnięte przez powieszenie usta. Po grecku brzmi to niezwykle podobnie do prenes genomenos, ponieważ to jest podobne do presthes genomenos. To są bardzo podobne wyrażenia. Został wzięty, czy spadł głową w dół. Więc być może doszło do jakichś takich przepisów, przepisywania, w czasie przepisywania tych tekstów z dziejów apostolskich przez kopistów, coś się tam kopiście może pomyliło. Opis śmierci jest zapisany kłopotliwym dla egzegetów sformułowaniem, które może prowokować do różnych interpretacji. Jak już powiedziałem, ten zapis prenes genomenos elakesen mesos, tutaj mamy taki przymiotnik prenes, który odnosi się do pozycji ciała odpowiadającej znaczeniu twarzą do przodu, jak u zwierząt. Można powiedzieć z pyskiem do przodu, co sugeruje też jego wolę dominacji nawet po śmierci i bycia pierwszym. Jezus często powtarzał ulubione sformułowanie: pierwsi będą ostatnimi. I Mateusz na liście apostołów kogo umieszcza na końcu tej listy apostołów? Otóż w liście apostołów, w wyliczeniu ich imion, umieszcza Judasza na ostatnim miejscu, jako ostatniego z kolei. Dlaczego na końcu umieścił Mateusz Judasza? No podejrzewamy, że zawsze chciał być pierwszym. Tym, który się wybijał, który swoją twarzą zawsze był do przodu spośród reszty. I to wyrażenie prenes genomenos zostało także użyte przez świętego Atanazego Wielkiego, zmarł w 373 roku, do opisu okoliczności śmierci herezjarchy Ariusza, tenże zmarł w 336 roku. On też przecież miał skłonność do tego, by się wybijać, wysuwać do przodu, tą swoją twarzą do przodu, zawsze, zawsze do przodu. Zawsze był to typ narcystyczny. Natomiast ta fraza exeuthe pantha, ta splancha auto z dziejów apostolskich z pierwszego rozdziału 18c, czyli że wypłynęły wszystkie wnętrzności jego, jest jeszcze ciekawsza. Cały czas mówi o śmierci Judasza, bo wydaje się, że nie jest jedynie opisem zjawiska, takim powiedzmy opisem lekarskim, ale też podsumowaniem udawanego miłosierdzia Judasza, jego pozornej troski o ubogich, bo rzeczownik splanchna ma zawsze formę liczby tutaj mnogiej i oznacza wnętrzności, ale w Nowym Testamencie to splanchna występuje często w sensie metaforycznym jako miłosierdzie, czyli całe to miłosierdzie Judasza wyszło na jaw, nie tyle wnętrzności. Bo zarówno wnętrzności, jak i splanchna, jak i miłosierdzie, to jest to samo słowo po grecku splanchna. Oto jakie miłosierdzie naprawdę wypłynęło z wnętrza Judasza. Smród zepsucia. Zagrać miłosiernego jest bardzo prosto. Gorzej z byciem miłosiernym. Przecież wystarczyłoby, żeby zaczął głośno mówić o tym, jestem przeciwny karze śmierci, by na tle, którzy tego nie głosili dotychczas, wyjść na niezwykle miłosiernego. No to taki prymitywny PR. Być przeciwnym karze śmierci, a jednocześnie niszczyć w kimś życie duchowe. Sugestia Judasza, że oto tylko on dbał o ubogich, a nie Jezus, który pozwolił na rozrzutność kobiety namaszczającej mu nogi, jest też aż nazbyt jasna. Chciał siebie pokazać jako aż nazbyt miłosiernego, splanchna. Oto cała jego wewnętrzne, jego życie, jego miłosierdzie. Oczywiście to była zwykła przykrywka człowieka aż nazbyt wściekłego i skąpego. Cała zawartość wnętrza Judasza, splanchna, okazała się w końcu fetorem, a nie troską o ubogich. Cała ta jego skrzynia sumienia pękła, ujawniła smród, a nie zapach, jaki wydobył się na przykład ze stłuczonego alabastrowego flakoniku Marii w Betanii. Wcześniej czy później wszystko wyjdzie na jaw. Jezus także wylał swoją krew, która nas wszystkich obmyła i oczyściła, a Judasz wylał z siebie zepsute wnętrzności, które sprawiły, że ludzie omijali miejsce jego samobójstwa.
Podobnie wedle starożytnych pisarzy umierał najgroźniejszy heretyk chrześcijaństwa Ariusz, ten, który zaprzeczył bóstwu Jezusa Chrystusa. Wstrząsający doprawdy opis znajduje się w tekście historyka Sokratesa Scholastyka. Tenże historyk opowiada o tym, jak Ariusz, spodziewając się pojednania braterskiego, skąd my to znamy, z katolikami ortodoksyjnymi i triumfu swoich herezji, po wyjściu z pałacu cesarskiego szedł sobie rankiem w orszaku Eusebian obok miejsca zwanego Forum Konstantyna. Ludzie podziwiali jego wspaniałą sylwetkę, zapewne wysuwał do przodu twarz, twarzą do przodu szedł i nagle Ariusz, jak pisze Sokratys Scholastyk, został opanowany przez lęk, jakiś paniczny lęk, który sprawił, że szybko musiał udać się do ubikacji. Zapytawszy o takie miejsce, pobiegł i gwałtownie poczuł się bardzo źle. Razem z odchodami wypadła mu kiszka stolcowa, a potem nastąpił krwotok i Ariusz umarł w miejscu fatalnym, nie tylko ze względu na fetor. Sokrates Scholastyk, historyk, twierdził, że nawet w jego czasach ludzie pokazywali sobie tę latrynę, gdzie Ariusz dokończył swojego heretyckiego żywota. Czy tylko dlatego przytaczam wam ten przykład, bo podobnie Ariusz umarł jak Judasz? Nie. Nie tylko dlatego. Również dlatego, że wpisywał się swoją postawą w definicję antychrystów. Ariusz był jednym z antychrystów w pełnym tego słowa znaczeniu, a w cechach profilu antychrystusowego jest kilka jakichś bardzo ważnych punktów. I dlatego może tutaj zebraliśmy się, żeby o tym mówić i chociaż trudno mi się mówić takiej grupy ludzi dużej, to jednak zwróćcie na to uwagę. Jeszcze potrzebuję waszej uwagi. Każde stulecie od momentu powstania chrześcijaństwa, a nawet przed nim, miało swojego jakiegoś antychrysta, figurę kumulującą w sobie wszelkie zaprzeczanie objawionego w ludzkim ciele Syna Bożego. Przed Chrystusem przybierał on kształty zapowiedzi Syna Zatrocenia, na przykład w Saulu, który próbował dopaść Dawida, Samsonie, może w Antiochu Epifanesie, który szuka wymieszania i zniesienia wszelkich granic, by pogrążyć zasoby objawienia, a może w Faraonie, który topi dzieci w kanałach Egiptu, ponieważ przeczuwał narodzenie Mojżesza, może też w Herodzie przeczuwającym narodzenie Jezusa, który kazał wymordować dzieci w Betlejem. Chyba musi być blisko Jezus, skoro hekatomba zabijania dzieci w łonach matek przybrała od kilkudziesięciu lat największą w historii skalę. Tak sądzę. Po pojawieniu się Chrystusa antychryst przybiera postać pozornie przyjmującą treść objawienia, ale w rzeczywistości on ją infekuje herezją, bluźnierstwem, świętokradztwem, zboczeniem, czymkolwiek, by wprowadzić w błąd wiernych. A sam temat antychrysta postara się ośmieszyć, narzucić nam przekonanie, że to jedna ze spiskowych teorii. Antychryst? Nie, to jakaś mitologia. Ale tak nie jest. Temat antychrysta był ważny dla chrześcijan od samego początku, jak się dowiadujemy. Jeszcze raz wrócę do drugiego listu do Tesaloniczan, bo przecież ta lektura dużo nam tutaj mówi. Paweł pisze już w piątym wierszu drugiego rozdziału, drugiego listu tak. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? O czym Paweł mówił? O antychryście. Dlaczego mówił tak, że potem musiał jeszcze ponaprawiać swoją mowę listem dokładnie jeszcze raz, aż wyjaśnić? Ponieważ od początku działał duch antychrysta i był to ważny temat i on najpierw powiedział to w sposób dyskretny, sprawa się zrobiła dość ważna i on musiał jeszcze listem to wykorektować. I wielu ich było, ale ten jeden jedyny to będzie gorszy niż wszyscy inni. Ten jeden jedyny to będzie kumulacją działania złego ducha i żaden z tych poprzednich antychrystów nie dorówna antychrystusowi. Warto więc podkreślić, że w krótkim czasie, w krótkim okresie, który spędził w Tesalonikach, święty Paweł nie tylko nie przekazał nauczania o antychryście w tajemnicy najbliższym uczniom jako temat marginalny, ale uznał za konieczne powtórzenie tego sekretu. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ, jak ostrzegają nas wcześniej ojcowie Kościoła, ten, kto bagatelizuje to zagadnienie,
utrzymując, że jest nieistotne w chrześcijaństwie, bo mówiąc, a ten antychryst, no może tam za 1000 lat będzie, to ten człowiek nie rozpozna antychrysta i popadnie w jego uwielbienie. Duch antychrysta działa cały czas. A moim zdaniem, niekim innym tylko w Bergoglio się uwidacznia bardzo mocno. Jest on wyjątkowo zintensyfikowany. Jeśli on sam nim nie jest, to jest jego bezpośrednim poprzednikiem. Wielu prekursorów antychrysta przygotowuje się z ogromną energią na jego przybycie. Z ogromną precyzją wszystko przygotowują, by on odniósł triumf i intronizację na całym glebie ziemskim. Antychryst współczesności to człowiek jak najbardziej wyrastający z samego łona Kościoła, występujący nawet w imieniu Chrystusa, ale nie mający z nim nic wspólnego. Lampy Ducha Świętego o północy głupim pannom zgasły wszędzie i nawet w klasztorach brakuje już światła, a usłyszeć dziś homilię godną obecności Ducha Świętego, albo iść do spowiedzi i nie być wzgardzonym albo wyśmianym, albo liberalnie potraktowanym, jest już dziś rzadkością. Sól prawdy traci smak. Żadna instytucja już tego nie posoli powtórnie. Spadkobiercy apostołów zamknęli usta. Judasz też miał zamknięte, ale na gałęzi. Spadkobiercy apostołów zamknęli usta na prawdę i otworzyli oczy na fałszywego Mesjasza. Pozór pobożności bez mocy Ducha Świętego. Jeśli świat przetrwa jeszcze jedno pokolenie, objawi się on jako idealna imitacja Chrystusa z tą jedną różnicą. Nic go z Chrystusem nie będzie łączyło. Nie będzie to Chrystus w paruzji. I żeby go rozpoznać, trzeba będzie dopatrzeć się w nim kilku cech, o których wcześniej mówiłem, a starałem się uczciwie do tematu podejść. Być może coś minąłem, albo niedostatecznie uwypukliłem. No, moja wymowa już w tym wieku nie jest taka precyzyjna. Mam jednak pewność, że moje błędy nie są manipulowaniem tymi, którzy mnie słuchają. Wami. Jeśli skłamałem, niech zejdę z tego świata, nie widząc już nigdy prawdy Jezusa. Jeśli przybliżyłem prawdę wierzącym, niech świat chwały Bożej do mnie się przybliży. Amen.